Kontestacja. Czternastego stycznia, witam was niezwykle serdecznie. Marcin Hugo Kosiński po tej stronie, witam was w ten piękny, cudowny, zimny, śnieżny wieczór na antenie Kontestacji. Witam wszystkich uczestników naszego czata, witam wszystkich uczestników, którzy nie zalogowali się na naszego czata, tylko nas słuchają na żywo o 9 w poniedziałek, jak zawsze przy wydaniu głównym. I tych wszystkich witam, których tutaj nie ma w poniedziałek o 9, tylko którzy sobie słuchają tej audycji później w aucie, albo w drodze do szkoły, albo w innych okolicznościach. Ja jeszcze tylko wspomnę dla ludzi tutaj na żywo, że przerwaliśmy tutaj audycję Est-Esta, która się troszkę przedłużyła, za co serdecznie przepraszamy. Możecie oczywiście ją posłuchać na naszej stronie www.kontestacja.com, gdzie Est-Est ma swoją audycję Tydzień w sieci, która jest na górze, w tej chwili się wypromowała. A co z biednymi dziećmi ma tytuł? A my dzisiaj mamy gościa na naszej antenie. Tak ostatnio postanowiłem sobie częściej zapraszać gości, bo stwierdzam, że już chyba przez te 3 lata powiedziałem wszystko, co wiem i trudno wymyślić coś nowego. A jak się zaprasza kogoś zupełnie innego, to można usłyszeć nowe rzeczy. I myślę, że to jest słuszny kierunek, szczególnie, że wam się to niezwykle podoba. Dzisiaj mamy na antenie Krzyśka. Krzysiek Wojciechowski, witaj. No witaj, witam wszystkich w radio. I ja tak naprawdę to, co ci mówiłem wcześniej, że miałem problem, jak się przedstawić, bo zawsze, wiesz, ktoś jest skojarzony z jedną rzeczą, znaczy, że nie wiem, zapraszamy Donalda Tuska, premiera w Polski, albo na przykład Marcin Chmielowski, który zaistniał dzięki programowi Młodzież Kontra, albo i tak dalej, nie? Albo Tad Witkowicz, miliarder z Ameryki. A jak przedstawić Krzyśka Wojciechowskiego? Ale to nie jest zwykła osoba, oczywiście, nie jest banalna, nie jest to człowiek, którego wziąłem z ulicy i który, nie wiem, taki przeciętny Polak, tylko jest to człowiek, który żyje w sposób niebanalny, w sposób ciekawy, interesujący. Dzisiejszą audycję nazwaliśmy, że zacytuję, czemu nie robimy tego, co lubimy? A ty robisz to, co lubisz? No, oczywiście, teraz robię to, co lubię. Ale zanim doszedłem do tego punktu w życiu, to no, trzeba było się tam troszeczkę przegimnastykować. Także jeszcze z tym, co powiedziałeś, ty jak przedstawić, tak właśnie mi coś wpadło na głowę. Człowiek, który po prostu podąża za pasjami w życiu. Bo wy tego nie widzicie tutaj, to jest, bo to w radiu nie ma wizji, ale ile ty masz wzrostu? Tak jakbym 2 centymetry odjął, to już by było 2 metry. Okej, 2 metry i... Okej, okay. I wszerz niewiele mniej, tak powiem. Przesadziłeś tylko. No ale dobra. Okej, rzucasz się w oczy. W każdym razie. Słuchaj, powiedz mi taką rzecz. Tak naprawdę, jak się po raz pierwszy spotkaliśmy kiedyś tam na Business Campie, bodajże 2 lata temu, ty mówiłeś, że byłeś kiedyś górnikiem KGHM-u. To nie jest, wiesz, takie też... Już samo to w sobie nie jest banalne. To dlatego zostałeś górnikiem KGHM-u, bo nie wiem, bo twoja muskulatura na to pozwalała, czy jakieś inne, czy nie? Chciałeś koniecznie kopać? Co się tam robi? Nie, słuchaj, no po prostu to były lata 90., więc po prostu no, chwyciłem się tej szansy jak Boga zapięty i jakoś wylądowałem w kopalni. Także to był taki okres u mnie w życiu, że no, byłem wdzięczny za to, że tam się znalazłem. Ale raczej to nie był mój wybór. Taki świadomy na poziomie, że chciałem to robić, no po prostu było. Nie wiedziałem, że mogę coś robić innego, więc trafiła się akurat praca. I tak przepracowałem dużo, dużo lat w hardkorowych warunkach. Jakby, nie wiem, jakby komuś to powiedzieć, jak wyglądają takie warunki, to pomyślcie sobie, jesteście w saunie i nie 10-15 minut, tylko siedzicie tam godzinę, ktoś wam włącza jeszcze rurę wydechową od diesla i zaczynacie teraz ostre pompki robić. Takie mniej więcej warunki są w kopalni. Ile lat tam pracowałeś? 15 lat przypracowałem. To ćwiczy charakter? W sensie potem już nic cię nie zaskoczy w życiu? Wiesz co, jakąś wewnętrzną siłę taką ćwiczy w człowieku, bo to są bardzo ciężkie warunki pracy, więc no, jest okazja, że po prostu można coś tam w sobie wypracować. Taki hard ducha, może tak w ten sposób powiem, pod tym względem, zresztą takim fizycznym. Nie? Bo Krzysiek zajmuje się 2 ciekawymi rzeczami, bo ma 2 ciekawe biznesy, ale nie chciałbym, żeby ta audycja była tak całkiem 100% biznesowa jak zwykle. No może nie jak zwykle, ale jak często. Tylko właśnie, żeby troszkę właśnie odbić od tego, troszkę tak pójść w stronę filozoficzną, zobaczę, czy
Czy to się uda w sposób ciekawy zrobić, bo jak się ludziom mówi, że takie filozofie, poglądy życiowe, to to wiesz, się kojarzy ze szkołą i to nudy to, są. To wtedy. Może inaczej, tą filozofię jest, inaczej nazwijmy. Filozofia w naszym pojęciu będzie oznaczała po prostu realne życie w takiej naszej po prostu rzeczywistości. Nie jakieś odjazdy, gadanie o jakichś tam górnolotnych rzeczach, które mają się nijak do naszej po prostu rzeczywistości, w jakiej się znajdujemy. To w tym pojęciu możemy sobie powiedzieć, że taką filozofię będziemy tutaj uprawiać. A to jeszcze wracając do tego pytania, to robisz to, co lubisz od zawsze, czy od któregoś momentu? Nie, Hugo, to po prostu, wiesz, był cały proces w moim życiu, zanim po prostu złapałem się na rzeczy, które zacząłem realizować w swoim po prostu takim, wiesz, życiu. No więc zaczynałem, ojej, no mówię, kopalnia była, gdzieś cały czas się ciągła kopalnia przez te, mówię, 15 lat. W międzyczasie zaczynałem różne projekty takie biznesowe. No, a startowałem w sumie od bazy zerowej, no, jeśli nawet nie minus zerowej, bo jakby patrząc na wzorce, które mi tam gdzieś zostały przekazane w życiu przez rodziców, środowisko, w którym byłem wychowany, no to startu można powiedzieć, że chyba nie miałem żadnego. Aha. No. Okay, bo się w sumie tak sobie pomyślałem, że przeciętny Polak, bo nie wiem jak jest za granicą, ale no. Wynosi taką ideę tutaj od rodziców, że masz tam uczyć się, zdobyć sobie dobrą pracę, ale właśnie tu jest to... Szanują. Tak, tu jest ten właśnie ten podział, że praca ma ci przynosić pieniądze, a dopiero po pracy się możesz zająć tym, co ci sprawia przyjemność, twoim hobby. No taki stereotyp podobny, taki chodzi u nas. Tym, że okazuje się, że ludzie, kiedy angażują się w pracę zawodową, ich tak to pochłania, że tego czasu mają tak mało, że i siły nawet fizycznej. W moim przypadku wiem, że to było duże wyzwanie robić coś jeszcze oprócz tej pracy, którą robiłem, więc no nie podejmują się żadnego działania. To naprawdę jest dla ludzi z dużą dozą determinacji i z taką świadomością, że chcą w życiu coś po prostu zmienić. Mm. Wtedy no, coś się wtedy zaczyna dziać. No, bez tego, jakby bez tych dwóch czynników, ja nazywam wolną wolą, świadomą wolną wolą, że chcę zmienić to, w czym jestem, no nie ruszę stare z miejsca. A czy się zajmowałeś, a czy co robiłeś po pracy? Bo to jest... Okej, okay, pracujesz jako górnik. Okay, cofamy się do tyłu. Tak, cofnijmy się, bo to jest bardzo ciekawe. Powiem ci, dlaczego ci zadam to pytanie, ale to za chwilę ci opowiem. Co robiłeś po pracy wtedy? Jakie to były projekty, tak? Mniej więcej. Co, wiesz, zanim Hugo w ogóle zacząłem cokolwiek robić, to doszedłem do jakiegoś takiego etapu w życiu, że po prostu no, stwierdziłem, że jestem w takim miejscu, gdzie jestem. Moja rzeczywistość tak, oprócz tej pracy też nie za bardzo tak podobała mi się, więc musiałem sobie uczciwie, wiesz, patrząc, jak to mówią w przenośni, patrząc w lustro, odpowiedzieć, stary, czy chcesz kolejny rok, kolejny miesiąc, tydzień spędzić, powtarzając te wszystkie schematy, czynności, które do tej pory robiłeś, czy chcesz coś zmienić? No bo jeśli chcesz coś zmienić, no to musisz zmienić to, co do tej pory robiłem. Te wszystkie działania zacząć transformować w inną formę działań. Mhm. Taka świadomość, po prostu gdzieś tak stanąłem na takim progu tej świadomości. I w związku z tym powiedziałem sobie, to wrócę do tego, co wcześniej powiedziałem, że nie miałem bazy, od której mógłbym wystartować, że wiesz, tam rodzice mi dali wzorzec, wiesz, prowadzenia biznesu. Wręcz przeciwnie, tato prowadził w 80-tych latach biznes i zupełnie sobie z tym nie radził. Ale prowadził. Proszę? Ale prowadził. A nie, prowadził, to wiesz, bardzo facet kreatywny, więc to coś, co zostało mi od niego jakoś tak przelane, to jest duża kreatywność po prostu w pomysłach. Ale nie miał, na przykład nie pokazał mi formy realizacji tych pomysłów, gdzie by była ciągłość pracy, w tym wszystkim zachowana dynamika tego, co robi, konsekwencja, no takich rzeczy po prostu mi brakowało. Nawet nie powiem pracowitość, nie, no może z tym akurat było dobrze, bo ja już tam lubiłem już, jak już miałem tam naście lat, po prostu pracować. Bo trudno jest znaleźć trudniejsze, cięższe zajęcie niż bycie górnikiem. Ty, znam jeszcze jedno. Jakie? Górnik, bo ja, żeby powiedzieć, ja pracowałem w miedzi. No w miedzi. To jest jeszcze gorszy górnik ten, węglowy. Byłem kiedyś na kopalni. Pył jest? O stary, ja zobaczyłem, jechałem tak, to taka ciekawa historia, szybko powiem. Jakieś 2 lata temu z moją dziewczyną, mówię, dziewczyno, chodź, dawaj, mówię, zabiorę cię, mówię, na fajną wycieczkę, nie? W Zabrzu jest chyba takie kopalnia Guido się nazywa. 2,5 godziny zwiedza się samą kopalnię, różne ciągi technologiczne z różnych okresów działalności kopalni, nie? Mhm.
No i zjechałem tam na dół. Słuchajcie, jak ja to zobaczyłem tam, to stwierdziłem, że po prostu moja praca to była bajka. Tam naprawdę jest hardcore. To warunki tak ciężkie, że aż w ogóle ciężkie do żeby wytłumaczyć. To po prostu jechać trzeba i zobaczyć. Tym, że jeśli tam pojedziecie, to zobaczycie warunki czyste, w sensie, że powietrze jest klarowne, nie jest ciepło i przejdziecie się po chodnikach, załóżmy, w tym miejscu. Ale teraz trzeba by jeszcze to pomnożyć o bardzo ciężkie warunki, w których ci ludzie pracowali, nie? No i mówię, no, wierz mi, tam jest gorsze piekło. No słuchaj, ale ja spotykam teraz studentów, którzy mówią, że słuchaj, ja mam dwa kierunki, albo na przykład mam jeden kierunek, ale mam sesję. No zarobiony jestem, no już jestem tak zmęczony, że już nic nie będę robił innego, bo już po prostu, no już nie mogę. I, no i kurde, i z drugiej strony mam Krzyśka Wojciechowskiego, który jest górnikiem miedzi i który po pracy stara się zmienić swoje życie. I to no znaczy, to, w sumie to nie jest pytanie, to jest taki rekomendarz, więc nie wiem, czegoś. To wiem, do czego zmierzasz, Hugo, więc ja znowu wrócę do tego, co powiedziałem, że człowiek w życiu staje na pewnym progu, gdzie odpowiada sobie na pytanie, czy to będzie, wiesz, tam student, czy to będzie tak w moim przypadku, nie wiem, no górnik, nie wiem, może to być ktoś, kto tam ma jakiś zakład usługowy, gdzieś tam sobie, prawda, od wielu lat prowadzi. Każdy z tych osób staje w miejscu, gdzie musi uczciwie sobie, ale uczciwość jest tu podstawą. Że odpowiadasz sobie na pytanie, czy chcesz dalej robić to, co robisz? Czy chcesz coś, jakieś zmiany dokonać w życiu? Czy jakby może motyw samej zmiany, że chcę coś zmienić, jest podstawą, że zaczyna coś się dziać w życiu? Oczywiście, to już są następne elementy, no podjęcie działania. Czyli jakby samo chcieć, bo wtedy zatrzymujemy się, że chciałbym. Mhm. Ale jeszcze jest poza chcieć, no cały szereg po prostu rzeczy, które jeszcze będą nas w tym... w tą drogę prowadziły, w tej drodze prowadziły, nie? Ale zaczynamy od tego, że mówimy, no chcę coś zmienić, nie? I co zmieniłeś? Dochodząc punkt dalej. No to jakby kontynuując to, więc słuchaj, no jak już tak sobie uczciwie powiedziałem, bo trochę mi naprawdę dopiekło to taka refleksja nad tym, znaczy stan, w jakim byłem, no to po prostu zacząłem czytać książki i wiesz, no, jeździłem na dół, chłopaki tam wiecie sobie, opowiadali różne historie gdzieś tam przed pracą, a ja po prostu jechałem książkę za książką, naprawdę wykorzystywałem każdą minutę, jadąc do pracy, w pracy, w domu, po prostu zdobywałem wiadomości od ludzi, którzy coś w życiu osiągnęli, załóżmy napatrzyłem, no podobał mi się jakaś postać, no to śledziłem jego historię, to co osiągnął, słuchałem nagrań, jeździłem na szkolenia. Naprawdę, ja może pieniędzy wydałem w roku na różnego rodzaju szkolenia i ja nie przebierałem. Trochę to takie było też bardzo intensywne i mógłbym powiedzieć, że nawiedzone, ale nie żałuję tego, po prostu bo była ta moja determinacja. Wyraz mojej determinacji polegał na tym, że ja po prostu chwytałem się wszystkiego, co leciało, nie? Mhm. No. I co ci z tego wyszło? Wiesz co, budowała się pewna baza. Baza we mnie takiej wiary, że mogę coś. Że mogę. Czyli wiesz, w ten czas, załóżmy do momentu, kiedy sobie odpowiedziałem, że chcę coś zmienić, bardziej byłem w takiej przestrzeni, że niemożliwości. Ja po prostu, jeśli patrzyłem na siebie, to widziałem, że no stary, no to temu gościowi to się udało, no ale ty Krzysztof, no stary, daj sobie spokój, nie masz siły. Taki wiesz, taki wewnętrzny dialog, który bardziej mnie stopowo prowadziłem. Więc gdzieś moje myśli wokół owych niemożliwości oscylowały, więc nie mogłem ruszyć do przodu, no ale nie miałem też innego wykładnika, znowu wrócę do tych historii, no jakby tego, co powiedziałem, że nie miałem żadnych wzorców, więc ja musiałem je budować na zasadzie po prostu zdobywania wiedzy. Do tego służyły mi właśnie książki, szkolenia, spotkania z ludźmi i biznesu. No i mówię, no w ten sposób budowała się wiara we mnie, że mogę coś zrobić. Mhm. Widziałem, otwierała się taki horyzont, na którym widziałem, że no mogę to zrobić. Małe rzeczy. Mogę, załóżmy, się zająć jakąś taką działką. Zależno, nie mówię o konkretnym rzeczy, tylko mówię, że... Bo ja dużo rzeczy badałem, nie? Mhm. Dużo rzeczy, więc zobaczyłem, że mogę, no. A powiedz mi, bo zanim przejdziemy oczywiście do tych dwóch twoich jakby zajęć takich biznesowych stricte, czyli jedna to nieruchomość, a drugie to ekostolarka. No, na dzisiaj tak to już się zaczyna klarować. Tak? Na dzisiaj, to ostatni twój biznes, najnowszy.
Znaczy, najnowsze i nie najnowsze, bo jest z 15-letnią historią. Ale okej, ale zanim tu dojdziemy, to pytanie mam takie. Czy większe znaczenie miało to, że uzyskałeś, przekonałeś się, że możesz coś zrobić, że miałeś tą motywację, że nie jesteś tam skazany na tam życie przeciętnego Polaka, który wiesz, tam szkoła, etat drugi, etat emerytura, śmierć. Czy to, że dzięki tym szkoleniom się nauczyłeś czegoś, w sensie takich praktycznych umiejętności jakichś, bo nie wiem, na jakie szkolenie jeździłeś. Czy i wtedy, jak już stwierdziłeś, że aha, nauczyłem się tego, to w sensie, co jest ważniejsze, bo wiadomo, i to jest potrzebne, żebyś coś umiał i żebyś miał motywację, ale... Wiesz co, Hugo, nie odpowiedzcie na to pytanie, co? Po prostu wszystko było częścią całości, czyli tego modułu, który we mnie powstał w postaci po prostu wiary i decyzji, że zaczynam działać, czyli po tamtym spojrzeniu sobie, nie? Tej takiej uczciwej rozmowie ze sobą, przyszedł moment, gdzie chwytałem się wszystkich rzeczy. Ale no mógłbym ci powiedzieć, że chyba też najwięcej jakby energii gdzieś człowiek, no ja czerpałem chyba ze spotkań z ludźmi. Konkretnie z żywymi ludźmi, którzy nie byli tam odjechańcami, którzy wiesz, posługiwali się teorią, tylko po prostu coś naprawdę namacalnego osiągnęli w życiu. To bardzo mile wspominam cykle spotkań z ludźmi w MML, tam to są były MWA-e czy jakieś tam różnego rodzaju ci właśnie networkowcy. Poważnie? Tak, ponieważ jeździłem na konwencje ich. Bardzo mi się to, co oni tam po prostu, znaczy tak. A to, że nie, że świry, sekta i tak dalej? Proszę? A to nie, że świry, sekta i... Znaczy wiesz co, ja ci powiem tak, no tam zjawiska były przeróżne, to mówię, no ludzie potrafią naprawdę zniszczyć każdą rzecz, nie? Jak są nawiedzeń. Ale pozostawiając nawiedzonych, to ja się trzymałem jakby bazy po prostu, na której było to budowane. I to było fajne, po prostu mi się to się podobało. To, że ludzie po prostu to później przekrzywiali, wiesz, robili jakąś tam, wiesz, sektę z tego, no to jest... No niestety, ale tak się często dzieje, no. Że ludzie po prostu jak się czegoś tam czepią, to no po prostu mówię, najfajniejszy pomysł, projekt potrafią zniszczyć, no. Ale to jest czynnik ludzki jakby tutaj pewny, nieumiejętności ogarnięcia całego. Okej, okay, zaraz, zaraz wspomnimy krótko o tych nieruchomościach, a potem dłużej o Twoim nowym projekcie. Ja tylko przypomnę, że słuchacie wydania głównego z Hugo. Dzisiaj mamy Krzysztofa Wojciechowskiego na naszej antenie. Osobę, która również żyje w sposób niebanalny, czyli w sposób, to jest sobie dobre słowo, czyli w sposób taki, który my tutaj promujemy. Jakoś tak w sposób taki konsekwentny, ciągły i troszkę taki naiwny, bo i tak większość ludzi idzie z jakimiś utartymi schematami. Każda msza to jest, że tak powiem, seans bałwochwalstwa, bo jeżeli się klęka przed krzyżami, przed obrazami... O, przepraszam, niestety, drodzy słuchacze, muszę przerwać tę rozmowę, bo na bluźnierstwo nie możemy pozwolić na antenie. Cenzura? Nie w kontestacji. www.kontestacja.com I można oczywiście dzwonić na numer 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Za telefon płacicie tyle, co za połączenie lokalne z Warszawą. Cieszę się, że podoba mi się nasze dżingle. I słuchaj, pierwszy twój biznes, znaczy pierwszy, o którym ja wiem. Tak. Czyli wszedłeś w nieruchomości, co nie jest niczym nadzwyczajnym, bo ostatnio strasznie dużo osób mówi, że weszło w nieruchomości, nawet jak kupuje jedno mieszkanie, tylko wynajmuje. To jest już jakiś początek, ja wiem. Ale ty zrobiłeś to w sposób nietypowy. Powiedz mi krótko, na czym ta nietypowość polegała? Tak, tylko w skrócie. Nietypowy dlatego, że opracowałem pewien schemat do powielania nietypowy, gdzie może załóżmy ktoś, kto ma zdolności zbudowania domu jednorodzinnego, przeprowadzi załóżmy na bazie zdolności zrobienia, wybudowania domu jednorodzinnego, możemy zrobić sobie w oparciu o te możliwości coś, co nam przyniesie większy zwrot. No tak pokrótce można powiedzieć. Ludzkim językiem, Krzysztof. Jeszcze bardziej ludzkim. Ludzkim językiem, słuchaj. Normalnie ludzie robią dwie rzeczy. Jak chcą wynajmować komuś mieszkanie, czy tam dom, nieruchomość jakąś, to A, albo ją budują i wynajmują, B, albo ją kupują i wynajmują. Tak, a ja wymyśliłem coś takiego. Kupiłem haciendę, przebudowałem ją, rozbudowałem ją,
To jest taki budynek mniej więcej gabarytowo do wielkości jednorodzinnego budynku. Ja znalazłem formułę, mogę tak nawet powiedzieć wyraźnie, formułę, bo to się wiąże z przepisami, które musiałem tam przepracować i mogę się w tej chwili tym dzielić. Jak z takiego budynku jednorodzinnego zrobić budynek wielorodzinny, no i z tego będą oczywiście będzie lepsza sprzedaż, będziemy mieli większy zwrot z tej inwestycji, no i lepszą też płynność jakby na rynku ze sprzedażą całego nieruchomości, jeśli chodzi o metry kwadratowe. No. Mm-hmm. Czyli jaśniej? Już dużo jaśniej, ale jeszcze podrążę. Bo tak naprawdę ja wiem, że mówiłeś na ten temat, nie wiem, godzinę, dwie, już nie pamiętam ile kiedyś. No. I to nagranie jakby będziemy tutaj gdzieś publikować, w edukatorium być może, ale bo to jest bardzo fajny, bardzo ciekawy, bardzo interesujący motyw, czyli po prostu miałeś duże mieszkanie, duży dom, który jest trudno wynająć, bo jest duży, więc siłą rzeczy jakby jest mniejszy popyt. Ty skorzystałeś z możliwości rozbudowy, podzieliłeś to na x mieszkań i sprzedałeś po kolei, czy wynajęłeś, tak, przynajmniej tak. No, część wynajmowałem, część sprzedałem, teraz już w tym roku kolejne jakieś tam rzeczy sobie sprzedałem z tego budynku, także. Ale gdybyś chciał od razu wybudować te x mieszkań, to nie byłoby to możliwe. Tak, ale tu musieli się całą historię. Ja bym odesłał ludzi, którzy będą tym zainteresowani szczegółami do tego nagrania, które tam jest udostępnione. No jeszcze nie jest ono, ale... No to jak ale będzie, to tam jest więcej będzie szczegółów, bo to by zajęło dużo czasu. Jasne. Nie chcę pokazać, słuchaj, kreatywność górnika. No powiedzmy sobie szczerze, że ludzie nie mają takiego wysokiego mniemania o górnikach. No. Bo szczególnie, że mają w oczach gości, którzy na Śląsku wzięli po 100 tysięcy odprawy i no, dwa lata później wrócili na bezrobocie, kiedy odchodzili z kopalni. Jeszcze z wielkim kacem i to fizycznym, nie? Bo impreza była przez cały rok. Wiesz co, ja powiem pokrótce. Jak już mówię, zdobyłem tą wiedzę, o której żeśmy wcześniej mówili. To była nasza wiedza, ten projekt mi się urodził w oparciu o wiedzę książek Kiyosakiego. To był początek lat 2000. O, tak bliżej połowa, może tak 2004-2005, kiedy nabyłem tą nieruchomość. Kupiłem nieruchomość od razu po prostu z nastawieniem, że ja po prostu z nią coś zrobię. Na początku miałem pomysł, żeby ją wynająć, więc akurat tak miałem podzieloną tą nieruchomość, że miałem tam dwa mieszkania i je wynająłem. Później mi się zrodził pomysł po jakimś roku czasu, że mogę jeszcze nadbudować piętro na tym budynku. Mhm. Więc zacząłem po prostu prowadzić działanie w tym kierunku i zrobiłem tam rozbudowę o całe piętro. Tam znowu zrobiłem dwa mieszkania, takie tam gdzieś mniej więcej 60-50 metrów, w zależności o jakie tam były możliwości. I z jednorodzinnego budynku zrobił mi się czterorodzinny. Zacząłem go sprzedawać. Fizycznie zacząłem sprzedawać te mieszkania. Jakie są marże na takich? No słuchaj, ale załóżmy, no to jeśli o to pytasz, bo to najlepiej jakby oddaję. Słuchajcie, ja mieszkam w miejscowości, która ma tam 80 tysięcy. Mieszkańców. Dajmy na to, realnie patrząc, taki budynek w moim długowie możemy sprzedać, nie wiem, za... Mówimy o sprzedaniu, nie o wystawieniu, czyli tak zwanych cenach życzeniowych. Żeby to zeszło, załóżmy, ten budynek musiałbym wystawić za 350-400 tysięcy o takim metrażu. To jest, załóżmy, mam na myśli metraż 230 metrów, budynek cały. Teraz tak, według tej formuły, którą ja tutaj wypracowałem, ja te 230 metrów dzielę na 4 mieszkania, każde mieszkanie sprzedaję po 250. I mam z tego obrotu 2 miliony, milion, przepraszam, ma milion. Jest to teraz tak wyraźne? No to jest w ogóle całkiem wyraźne. Bo... No i wyraźne. No. Słuchaj, bo... A jeszcze dodam jedną rzecz. Dawaj. W moim, załóżmy, miejscowości, zresztą na mojej ulicy są załóżmy, domy wystawione do sprzedania, ale załóżmy, już 5 lat stoją. Mhm. Czyli jakby realność też sprzedaży takiego budynku nie jest duża. Mhm. Więc załóżmy, kiedy ja podzieliłem, to miałem szybki obrót. Ja po prostu, mimo tego, że zacząłem sprzedawać mieszkania przy zapaści wtedy, jak były chyba 2007-2008, chyba to było, co rypnął tak rynek na dół. Tak. Słuchajcie, ja w ciągu tygodnia, jak wystawiłem, miałem sprzedane od ręki dwa mieszkania. Ale to w ogóle marża jest niesamowita. No to, bo to ty zdaje się...
Nie, co ty mówiłeś, czy sam sobie dopowiedziałem, już nie pamiętam. Ale coś takiego, słuchaj, bo kolejny taki schemat polski, poza tą pracą i tak dalej, że masz jej nie znosić. To masz się ożenić, potem masz kupić sobie mieszkanie na kredyt i spłacać przez 35 lat. A zapomniałeś o jeszcze innej rzeczy. Trzeba gdzieś posadzić drzewo. Ale to na końcu, już nie starczy kasy już. Podczas gdy takie młode małżeństwo, jeżeli ma oczywiście pieniądze, zdolność kredytową i tak dalej, znajomych i tak dalej, zamiast tego powinno sobie kupić 3-4 razy większe mieszkanie, czy tam dom, podzielić i wtedy swoje mieszkanie ma za darmo. No, nawet no to, i jeszcze zostaje na dobry lecz, samochód. No, ale mówię, no to znowu wracamy do innej rzeczy, że ludzie są w pewnych schematach osadzeni i nie chcą po prostu, nawet nie wiem czy nie chcą, nawet gdzieś nie ma w nich woli, żeby poza nie wyskoczyć. W związku z tym są w tym, czym są. Trochę jednak po prostu mieć czasami tej no, odwagi i po pierwsze decyzję, że chcesz coś zmienić. Znowu wrócę do tego, że musisz najpierw chcieć coś w życiu zmienić. Od tego nic nie zrobisz, nie? Nic nie zaczniesz. A to wymaga jakiejś takiej odwagi na zasadzie, że się rzucasz na głęboką wodę, że nagle nie masz za co żyć i... Wiesz co, ja w moim przypadku tak nie było, Hugo, bo ja korzystałem z tego, co miałem. Zresztą no, jak mówiąc o tym, to mi się przykłania bardzo, bardzo fajne słowa Briana Tracy'ego, który mówił fajną formułę, to polecam wszystkim, że jak zaczynasz, chcesz coś zacząć robić, to rób z tego, co masz pod ręką, najlepiej jak potrafisz, a o resztę się nie martw. Wiesz, to jest taka formuła. Ja po prostu z niej skorzystałem. No, miałem możliwości kredytowe. Aha. Więc zakupiłem budynek, ja go skredytowałem również i rozbudowę, no to mi później przyniosło, ale już z planem, że ten kredyt ja nie będę, prawda, konsumował siedząc, prawda, przy grillu na 250-metrowym mieszkaniu, znaczy budynku, tylko ja wiedziałem, że po prostu no, wykorzystam go w konkretnym celu, nie? Okay. Co na przykład, nie wiem, na jakieś pojęcie logiczne dla moich kolegów z pracy, no to był totalny odjazd, nie? Mamy słuchacza na antenie, witaj, jak ci na imię? Cześć, Adam z tej strony. Cześć, Adam. Witam Cię, Hugo, witam Krzysztofa. Takie pytanie, bo w zasadzie ja mam taki schemat myślowy, że duże domy, jeżeli chodzi o wille, jakie podzielimy, to w zasadzie wracamy do tego, co było zaraz po wojnie, czyli jak zasiedlali właśnie takie poniemieckie wille, to się nagle dzieliło to na ileś tam mieszkań i faktycznie każde małe, gdzieś te rodziny się w sumie razem gnieździły. No i w tej chwili jakoś sobie nie wyobrażam, że na przykład ładny, piękny budynek willi, którego mam obrazy na swoim na przykład osiedlu, gdzie ludzie nie mogą się pogodzić, żeby wyremontować porządnie razem, bo każdy oczywiście na każdego zwala koszty. Nagle wchodzimy w taki schemat właśnie, że chcemy podzielić zamiast zjednoczyć, nie? Raczej ja widzę tendencje odwrotne, jeżeli chcemy sprzedać, ponieważ wtedy się okazuje, że większą cenę uzyskamy za sprzedanie domu, jeżeli myślimy o sprzedaży oczywiście, bo przy wynajmie, no to w zasadzie, jeżeli podzielimy to na mniejsze i wynajmiemy studentom, no to oczywiście będziemy do przodu jakby. No i właśnie się zastanawiam nad tym, co Krzysztof na to. No więc jak są polską cechą, Krzysiu? Wiesz co, Adam o bardzo ciekawej rzeczy mówił i mówisz, Adam, bo ja też się spotkałem z opiniami ludźmi, którzy załóżmy tam w jakiś sposób komentowali moją decyzję, że no stary, co ty tam, komu to sprzedasz i tak dalej, albo załóżmy właśnie to, co powiedziałeś, że a będziesz miał teraz kłótliwych sąsiadów i szczerze mówiąc tak, niejako mogli mieć rację, ale ja ci powiem, jak u mnie to wygląda. To ja zgromadziłem w tym budynku tak zwanych blokersów, ludzie, którzy zupełnie nie mieszkali w takich małych wspólnotach, bo ja to bardziej ten projekt też tak pod taką nazwą był, małe wspólnoty mieszkaniowe. I powiem ci, Adam, że ci ludzie naprawdę znakomicie między sobą funkcjonują. To jest mała wspólnota, czterorodzinna. I jak patrząc na to, w jaki sposób oni sobie sami zarządzają, bo nie mają żadnego zarządcy, bo nie trzeba mieć przy takim małym, powiem szczerze, że to przerosło moje najśmielsze po prostu oczekiwania. Łącznie z tym, że nawet spędzają urlopy, jeżdżą już tam od 2-3 lat ze sobą na spółkę wypady. Nie? Że tak wejdę ci w słowo, to znaczy, że też musisz robić tak zwaną selekcję kupujących. Wiesz co, Adam... Tego wynika, żeby ich dobrać odpowiednio. Wiesz, ja musiałbym się też tutaj odnieść, a na co nie będziemy mieli czasu, wiesz, na tak zwaną,
trochę to sloganowo użyję, ale mówi, nie będzie czasu, żebyśmy to troszeczkę rozszerzali. Tak zwaną moc przyciągania ludzi. Ja, kiedy zacząłem sprzedawać te mieszkania, bo też zgłębiałem, zrobię sobie tą gdzieś tam jakąś dziedzinę, taki trochę w oparciu o jakąś metafizykę, ale taką realną, nie odjazdową. Ja po prostu, tak jak powiedziałeś, ja sobie założyłem, że ja po prostu kłótliwym ludziom nie sprzedam tego mieszkania. Być może, wiesz co, tak jak sobie sięgnę teraz pamięcią, to przyszła mi tam jakaś babeczka, która, wiesz, piesek pod rączką, wiesz, jakiś lekki obłęd, wiesz, taki stresochologiczno-kłótliwy w oczach, no to od razu sobie odpuściłem, nawet tam, wiesz, nie podjęliśmy żadnych tych negocjacji. Ale powiem ci, że następni klienci po prostu przyszli i od razu widzieli. No także i patrzę teraz na ten efekt, znakomicie jest, nie? Wiesz co, powiem ci tak, że nie ma takiego modelu u nas w tej chwili jakoś tak, no nie jest przynajmniej, wiesz, na szeroką skalę on rozpowszechniony, tych form, ale myślę, że taki projekt tych małych wspólnot zapełnia pewną potrzebę ludziom, w którą się dobrze oni montują. Owszem, przychodzą, załóżmy, z jakimiś naleciałościami, wiesz, bo wiesz, z blokersowni gdzieś przychodzi i tam miał do czynienia z jakimiś kłótliwymi duszami, ale sam pomyśl o tym, że nikt z nas nie lubi być w takich stanach, więc jeśli ma możliwość, żeby budować coś fajnego, to zaczynając to od podstaw, załóżmy, w takiej małej wspólnocie, nie będzie sam sobie dokładał, rozumiesz, oliwy gdzieś tam i rozpalał ogniska, tylko będzie szukał jakiejś możliwości się odnalezienia i zbudowania dobrej przestrzeni, gdzie ta przestrzeń będzie ludziom po prostu służyć. No, ja mówię, no tutaj to... Znam też inne projekty, załóżmy mojego znajomego w tym, w Jeleniej Górze. On takich projektów dużo też już przeprowadził i on ma podobne doświadczenia, że po prostu ludzie mimo gdzieś z automatu, po prostu jakiejś takiej wewnętrznej potrzeby, sami sobie tworzą tą przestrzeń, jeśli im się jej nie zakłóca, nie? No. Zakładam, że te budynki... którym się zajmujesz, no nie robią się z nich jakieś takie poczwarki architektoniczne, nie. Tylko jest to w miarę normalnie. No i tu od razu pytanie, jak sobie radzisz z urzędami, które pozwolenia na rozbudowę, budowę, remonty i tak dalej. To za proste pytanie, nie? Wiesz co, jak ja mówię, znowu nie będziemy mieli czasu, żeby w ogóle ten temat tutaj rozciągnąć. Ja zanim w ogóle wypracowałem tą formułę, to muszę powiedzieć, że tam przeszedłem, stary, po prostu taką batalię z urzędasami i musiałem wypracować i wypracowałem sobie pewną formułę, która pozwala takie budynki robić w terenach, załóżmy, bo na ogół to na przykład w moim rejonie, gdzie ja robiłem ten budynek, był teren budowy domów jednorodzinnych. W związku z tym według przepisów nie mogłem zrobić takiego budynku, według przepisów budowlanych. Ale mówię, znalazłem formułę, która pozwala po prostu ten przepis uszanować, skorzystać z innego i zrobić to, co po prostu no właśnie zrobiłem, nie? No ale to... Super, to gratuluję kreatywności na polskim rynku, bo faktycznie tutaj przejść te bariery to czasami jest po prostu naprawdę Ja wiem, droga. Że to u nas naprawdę jest ciężko w urzędach, także... No ale mówię... Ja stosuję pewną taką taktykę. Ja mógłbym to nazwać w ten sposób, że podstawowa rzecz. Ja zawsze przyjaźnie podchodzę do urzędasów. Jakby najpierw widzę w urzędniku człowieka. Jakby z tej płaszczyzny gdzieś próbuję sobie z nim nawiązać kontakt. Dlaczego? Bo często jeśli z jakąś tam, wiesz, sprawą uderzamy do człowieka w urzędzie, to możliwość interpretacji przez urzędnika z jakiegoś tam szeregu przepisów, na podstawie których on ci wyda decyzję, jest zależna od jego indywidualnego po prostu interpretacji i oczywiście od humoru, jaki on będzie miał w tym dzień. Więc teraz logicznie, jeśli ja na początku pojadę po nim, to stary, zapomnij o tym, żeby on coś dla ciebie dobrego zrobił. Zrobić od razu pod górkę. No to jest trochę taka filozofia, którą kilka audycji wstecz Martin tutaj promował w stosunku do policjantów, jak Hugo pamiętasz. Mhm. Myślę, że no, może się czasem sprawdza, ale nie wszyscy mają taką osobowość, taki charakter, żeby wytrzymać po prostu i zwierzyć ignoranctwo właśnie urzędników. No ale fajnie.
No to ja bym miał chyba tyle. Myślę, że kojarzysz osobę Sławka Muturiego i Stowarzyszenie Mieszkanicznik, które Sławek też na kontestacji nadaje. Myślę, że ze swoimi pomysłami, radami mógłbyś się również przydać i tam, wśród osób, które wynajmują. A to ja dziękuję i przełączam się. Też dziękuję Ci, Adaś. Pozdrawiam i do usłyszenia. Dzięki Ci wielkie. To był Adam w kontestacji. Tak, Sławka Muturiego dopiero przedstawiłem Ci ten 15 minut przed audycją, więc tam. Ale bardzo ciekawa osoba. Zapoznaj się z tym gościem. Warto. Tym bardziej, że stopień optymizmu, jaki jest w nim, jest no jeszcze większy niż w tobie. Znaczy, że to jest... dobrze, to jest gdzie się fajnie podładować optymizmem. To jest typ człowieka, który jak ci powie, że wymordował ci właśnie rodzinę, to wciąż go będziesz lubić z jakiegoś niewiadomego powodu. Słuchaj, na stronie napisałeś tam w jakimś opisie że gdzieś o tobie czy na Facebooku, że wolisz być szczęśliwy niż mieć rację. A, tak, to jest moja zasada numer jeden. Czyli nie walczysz. Nie, to się sprowadza, wiesz co, do tego, Hugo, że człowiek, jakby mówiąc o tej racji, to ja to tak, wiesz, trochę dzielę na to, że o rację zawsze walczy nasza taka poziomość mentalna, czyli ten tak zwane ego, nazywamy tam gdzieś tam w psychologii. No. I ono zawsze lubi mieć rację, czuć się, prawda, dowartościowane w ten sposób, że ową rację, wiesz, obroni. No, ale jakby za tym niekoniecznie później idą efekty wymierne fizyczności i tak jest wtedy pod górkę. Czyli dla mnie tutaj w tym odniesieniu racja nie zawsze oznacza szczęście, no. A wręcz przeciwnie. Jakby z punktu widzenia tych świętych racji ega to nie oznacza szczęścia i spełnienia w życiu, radości, satysfakcji takiej, nie? A jest uniwersalna recepta na szczęście? Uniwersalna recepta na szczęście. Wiesz co? No nie wiem, ja mogę coś powiedzieć o sobie, to może ktoś tam jakoś, ktoś to przełoży do siebie i ty do siebie. To dawaj. Nie wiem, dla mnie szczęście to po prostu, wiesz, codzienność, po prostu miarą, dla mnie szczęście jest taka. Rano sobie wstaję, bo mam powód i nie mam powodu spać dłużej, bo mnie wyrywa z łóżka, bo mam jakiś projekt, który chcę realizować. Mam udane relacje ze sobą najpierw i z ludźmi, nieodwrotnie. Mam akceptację siebie z tego, co robię, co prezentuję, czym się zajmuję. Takie proste rzeczy. I teraz w kwestii nieruchomości budujesz teraz osiedle. Także osiedle się buduje i jak się wybuduje, to będzie wybudowane. Także schodzi... W oparciu o ten projekt. W oparciu o ten projekt, o bazowanie na kilku różnych prawach. No, Jan Cieśla. Słuchaj, najnowszy projekt. Zajmujesz się stolarką. Aż od wielu lat. Od wielu lat, od 15 lat, jak mówiłeś. Tak, ponad 15. Czyli co, siedzisz w tym lesie, jak tam widziałem na jakichś zdjęciach, bez koszulki i sobie coś rzeźbisz. Ale okej, ale to nie jest coś typowego, no bo chyba by cię skręciło, gdybyś zrobił to, co cała reszta. Czyli gdybyś po prostu robił stoły, albo po prostu robił szafę. Albo te schody na przykład. Albo schody, nie? Tak, nie wiem, co tam robią ci ludzie. Tylko postanowiłeś żyć z rupieci, czyli bierzesz sobie, ostatnio kupiłeś, co mówiłeś, 25 taczek? 25 taczek, starych takich, po 50 kilo, prawda, każda. Skupuję różne stare stolarki okienne, meble. Zasada numer jeden to musi być z drewna. No, to jest jakby taki. A taczka jest z drewna? Nie, no z metalu, ale blat będzie miał drewniany. No tak. Okay. Czemu tak? Dlaczego tak? Dlaczego tak? To taki w ogóle pomysł na wyładowanie mojej kreatywności. Zawsze lubiałem robić ogólnie w tej branży projektowej, bo tym się zajmowałem przez wiele lat, projektowania i przelewania na swojej kreatywności, na swoje projekty dla moich klientów. Tak krótko wygląda to. A tutaj otwiera mi się taki nowy po prostu pomysł mi u mnie powstał. Przy współpracy też z moją wspólniczką, że chcemy wypromować taki nurt ekostolarki. Co to takiego jest, mogę powiedzieć. Właśnie to jest... ekostolarka opiera się o element, o rzeczy, które już są zrobione. Czyli korzystamy z jakichś rzeczy starych i robimy je, odnawiamy, nadajemy im nowy kształt. No, mogę powiedzieć, że dosłownie jakiś taki designerski, który naprawdę robi dobre wrażenie w przestrzeni, i też zarazem użytkowe, nie? Mhm.
Okej. Okay. No. Jeszcze mam tu pytanie z czata, żeby skończyć ten temat tej nieruchomości. Alkar się pyta, czy przed zakupem tej nieruchomości, od tej pierwszej, czy miałeś swoje mieszkanie, czy nie? To jest podwójne pytanie, to jest pierwsza część. Miałem z moją byłą żoną, a to był akurat moment, kiedy żeśmy się rozchodzili. Czyli straciłeś się wtedy? Tak, wyprowadziłem się gdzieś tam sobie, mieszkałem po bokach po prostu, nie? No okay. Trochę u rodziców gdzieś, wynajmowałem chałupę. I tą zdolność kredytową miałeś na pensji? Tak, na pensji. No ale słuchajcie, no to troszeczkę też były inne czasy, w sensie, że mówię, w górnictwie tam chłopaki zawsze jakieś mają ten poziomy tam trochę może wyższe od średnich krajowych. A poza tym to był rok chyba 2006-2005, to były też inne troszeczkę też zasady i tam banki tak szczerzej i szczodrzej przyznawali te kredyty. Nie? Teraz trochę jest bardziej pod górkę, ale też jest możliwe. Gdzie można znaleźć twoje... Ja na Cieśle, gdzie można znaleźć? Powstaje od grudnia, od 7 grudnia założyliśmy fanpage na Facebooku. Są to dopiero pierwsze wpisy, w tym miesiącu się będą już pojawiać takie konkretne cykle, gdzie będziemy przedstawiać po prostu całą technologię, którą chcemy pokazać ludziom do zastosowania tak naprawdę dla nich też w domu. To nie jest nic, co jest po prostu poza zasięgiem zwykłego człowieka. W zasadzie to jest to ukierunkowane do ludzi, czyli będziemy też robić warsztaty, na które będę zapraszał ludzi, gdzie będzie można po prostu praktycznie zobaczyć, w jaki sposób sobie w domu, nie wiem, odnowić starą boazerię, stare drzwi, które byśmy wymienili na jakieś, prawda, z kastoramy, brzydalki, jakieś plastikowe, czy coś w tym stylu, drewno podobne. No i Jan Cieśla jakby na tej stronie będziemy po prostu pokazywać. Będą to filmy, będą jakieś krótkie reportaże instruktażowe. Będzie dynamiczna, fajna strona. Jan Cieśla przez Y na początku. Jak przez, sobie... przez tak, Y jak Yeti. Jan Cieśla. To okej, okay, ale to, bo to nie jest, bo to się kojarzy troszkę z takim snobizmem. Nie? To snoby kupują takie rzeczy, czy nie? Wiesz co? nie, Hugo. To jest właśnie dla normalnych ludzi. Chyba odwrotnie. Ja bym ci powiedział, że to jest właśnie ukierunkowane na normalnych, zwykłych ludzi. Bo wiesz, na przykład jak moim założeniem jest pokazanie na ludziom na warsztatach, że tak naprawdę z tego, co mamy w domu, z tego, co mamy w domu, możemy stworzyć piękne rzeczy, które oglądamy czasem w jakichś czasopismach wnętrzarskich, które kosztują tam, rozumiesz, x i ileś po przecinku, i my również dobrze możemy sobie w domu sami to wykonać. Nie trzeba naprawdę tutaj się odwoływać do jakichś, wiesz, wielkich designerów, ludzi, którzy tam robią wnętrza, w sensie je... projektują, wykonują. Można to zrobić w domu. Bo przyznam się szczerze, że ja byłem pod wrażeniem tych projektów. Tutaj w radiu nie można tego pokazać, to sobie musicie zobaczyć na stronie. Ale zanim na stronie, to ja tutaj bym o cierpliwość prosił ludzi, bo to będzie się dopiero pojawiać. Tak, w tym miesiącu już będzie jakaś galeria, żebyśmy mogli tam coś zaprezentować, ale na dzisiaj akurat jest tam, no w zasadzie nie ma takich rzeczy. Nie? Na razie tylko powstają wpisy i jakby pokazujemy formułę, w jakiej ona i jakiej stronie będzie prowadzony cały Jan Cieśla. Także. Pokazywałeś mi bardzo fajną ławę, która jest złożona z podkładów kolejowych. Tak. No, ile to jest fajna rzecz. Ile, to musi być ciężkie. No, trzeba mieć trochę kilo. Ale na kółkach jest, więc spokojnie. Można nią poruszać sobie po pokoju bez problemu. Bo rozumiem, że twoimi klientami nie są klienci IKEA. Twoimi klientami są osoby, szczególnie tym, że ty mówiłeś, że to potrzebuje troszkę metrażu, także tak, jeżeli ktoś mieszka na tych 40-50 metrach, to raczej... No to coś bardziej na ścianę bym proponował, jako element taki wystroju, nie? Okej. Okay. Czyli tak od 100 metrów. Jakieś fajne, załóżmy, przerobione drzwi w postaci ramy, na przykład na ścianie wiszące. Mówię, takie pomysły będą na stronie do zastosowania. To, a jeśli chodzi o meble konkretnie, no to troszeczkę więcej przestrzeni by się tam zawsze przydało. Bo tak. A sam projektujesz te projekty? Kreujesz? Sam projektuję i sam też wykonuję, w sensie z moim zespołem pracowników. No mówię, teraz jeszcze podejmuję działanie ze wspólniczką, która też tam będzie miała swój udział jako i projektantka, także... O właśnie, powiedz mi, bo to jest w sumie... cenna wiedza, jak ten, bo nie zajmujesz się tym sam, tylko wziąłeś sobie wspólniczkę. No na teraz, na ten projekt. Na ten projekt. No na ten projekt, ale dlaczego? Ach, ty teraz będę musiał się odsłonić trochę. Masz z nią romans. Tak, romans biznesowy i mam nadzieję, że coś fajnego z tego się urodzi. Znaczy, nie nadzieję, wiem, że będzie coś z tego fajnego, bo
Ja po prostu jestem człowiek, który i z komputerami, i niekoniecznie z marketingiem, takim po prostu internetowym, że jestem zaprzyjaźniony. I no tutaj mi mówię, jakoś tak zdałem się na współpracę z kimś, kto ma w tym bardzo dobre doświadczenie, duże. No widzę, że dobrze się to zapowiada. Czuję, że to... Bo ta osoba odpowiada za marketing i tak. Za sprzedaż też? Za marketing, sprzedaż i będzie też tam swoją działkę, jeśli chodzi o wnętrzarstwo, prowadzić. Mhm. Jak będą nasze warsztaty, to nie będzie to tylko, nie będą to tylko techniki, które będziemy pokazywać, ale też i właśnie warsztaty trochę malarskie, bo ona też takie rzeczy prowadzi i na jakieś techniki, w sensie teoria, w jaki sposób sobie coś zaplanować we wnętrzu, no kolorystykę jak dobierać, są takie zasady, które dobrze się przydadzą. Żeby się nie męczyć później, 5 razy nie przemalowywać chałupy, bo się źle dobrało kolor. I gdzie się szuka klientów do takich biznesów, no mniej typowych? Znaczy do tego tak naprawdę, czy nie, czy się bywa się na targach, czy się nie reklamuje w jakichś dziwnych gazetach, czy co? Czy na przykład bywa się na osiedlach z loftami, czy tam z jakimiś takimi wyżej pozycjonowanymi mieszkaniami i się wrzuca ulotki, czy coś? Szczerze powiem Ci tak, Hugo, ja do tej pory z tego, co tutaj wiesz, z tej działki, jak działam, ja działam na zasadzie po prostu poleceń. Na tyle mam, no też jakby, wiesz, nie rozwijałem tego, mam tam parę pracowników, z którymi, wiesz, współpracuję też, czasem zmniejszam i zwiększam, w zależności ile mam pracy, ale nie wychylałem się dalej, a dalej, poza, załóżmy, polecenia. I na tym bazowałem od wielu lat, aczkolwiek teraz ten projekt, który będziemy robić, będzie w oparciu też i o wystawy, i mówię, i tak o większą formułę, o której można w tej chwili nie mogę nic jakoś powiedzieć, bo jest to dopiero jakieś tak pewne założenia, nad którymi pracujemy, pojawiają się, więc będzie to nawet tam takie płynne, że no, nie powiem konkretnie. Jasne. Ninja na czacie się pyta, znaczy ja już odpowiadam, że to nie są podkłady betonowe, są to podkłady drewniane, a Ninja mówi, że drewniane śmierdzą. Ale nie, no to pewnie Ninja, nie możesz tam walnąć, rozumiesz, tego, to kolejowego podkłada, bo przecież, sorry, no ale będzie cię mdlić na chałupie, nie? Nie, no szukasz sobie w internecie po prostu podkłady, które nie były impregnowane. I są, jest tego pełno, zapraszam na nasz popularny stronę giełdową polską, więc tam naprawdę jest tego mnóstwo. Wpiszesz sobie już od tarcica albo podkłady kolejowe i szukaj takie, które nie są impregnowane. Jest tego trochę. Wtedy takie coś nie śmierdzi. Uderzasz za granicę? Będziesz z tym produktem sobie jechał dalej? Tak, będziemy robić salon w Niemczech. Tak, takie coś na początku. Ale to jest jakby tam założenie też na gdzieś na połowę tego roku. To jest taki też nasz jakiś tam zabys. To taka rzecz, która mi się pojawiła też tutaj możliwość na początku roku. Znaczy powiem, że jakby tą ekostolarką jest duże zainteresowanie, szczególnie właśnie w takich rejonach jak Skandynawia, Niemcy, Holandia. Jest to taki, mówię, no ten ukłon jakby w tej ekologii jest trochę też takim chwytem reklamowym. Ale nie do końca też jakby tylko reklamowy, bo u mnie to fizycznie po prostu występuje. Ja mówię, mam zasady. Nie musimy niszczyć przyrody, żebyśmy coś fajnego mieli w domu. Korzystajmy z tego, co mamy. Tym bardziej, że ekonomicznie to jest też bardziej opłacalne. No właśnie to jest pytanie, bo jakieś eko postępowanie się wiąże zwykle z tym, że to jest droższe. Że ludzie kupują, nie wiem, są eko półki w supermarketach i one zawsze są 3 razy droższe od tych samych obok. No stary, no marketing kosztuje. Też 3 razy drożej sprzedawać? Nie, znaczy wiesz, będziemy, znaczy tak, załóżmy te rzeczy, które będziemy tworzyć, no to no będą musiały, będziemy mieli jakieś tam wyceny na to i będą się trzymać jakichś cen, bo przecież nie będziemy do tego dopłacać, ale mówię, no zapraszam wtedy wszystkich do nas na warsztaty, będzie można poznać technikę i samemu sobie coś w domu porobić. No to jest, mówię, żadna filozofia, wiesz mi, żadna filozofia. Jak masz ochotę coś popracować w weekend, to wierz mi, że przyjeżdżając od nas z warsztatów będziesz miał po prostu narzędzia, którymi się, wiesz, wyżyjesz kreatywnie, coś fajnego dla siebie w domu zrobisz. No. I żona będzie zadowolona. Może sam z podkładów kolejowych, albo z drzwi zrobisz lustro, też widziałem. No, stary drzwi. Okej. No, ja się zapomniałem troszkę. Przypomnę, że co? Że słuchacie
wydania głównego z Hugo, z Marcin Hugo Kosińskim, czyli mną w własnej osobie. Dzisiaj mamy Krzyśka Wojciechowskiego na naszej antenie. Przypomnę, że możecie dzwonić wciąż na numer 222-195-321. Znowu zaczynam odbierać, także widzę, że tutaj już parę osób dzwoniło, ale się wyłączyło, także jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to dzwońcie lub na Skype'ie kontestacja.com i zaraz wracamy na antenę. Słuchacie kontestacji. A my wracamy do rozmowy, bo się bardzo ciekawie rozmawia na temat takiej troszkę filozofii życiowej. Człowieka, który przez 15 lat, który przez 15 lat przepracował w kopalni miedzi KGHM-u, wielkiego, państwowej firmy, właściwie w budżetówce pracowałeś, ale lepiej zarabiałeś niż nauczyciele, ale dłużej pracowałeś trochę i ciężej odrobinkę, który realizuje swoje wizje już właściwie od dawna, no nie wiem, powiedzmy sobie od takiego momentu, kiedy stwierdziłeś, że nie chcesz robić tego, co cała reszta robi, tylko że chcesz realizować się. I to powiedz mi, jak to jest też, ponieważ mamy tutaj wspomnianego Sławka Muturiego, który już tutaj się pojawiał kilka razy, bo tylko z powodu tych nieruchomości się tu będzie pojawiał jego temat. On kiedyś pracował w firmie konsultingowej, był partnerem tam na samym topie. Też stwierdził, że mu się to nie za bardzo podoba, jakby poszedł rzeczywiście w te nieruchomości, ale troszkę poszedł w nieruchomości z powodów finansowych, że po prostu chciał mieć po prostu jakieś zabezpieczenie finansowe, żeby to wszystko się jakoś tam trzymało kupy. Potem szukał firmy, która tym będzie zarządzać, ponieważ chciał to jakby się tego wszystkiego pozbyć. Nie znalazł takiej firmy, wobec tego założył swoją, która zarządza jego nieruchomościami, plus tam oczywiście kolejnymi teraz. Ale on, z tego co my rozmawialiśmy, on się zajmuje tą firmą przez pół dnia w tygodniu, z tego co mi mówił, że raczej jego pasją są podróże, że on sobie właśnie jeździ. To jest człowiek, który był w każdym kraju na świecie. Powiedz mi, czy to, jak to jest? To ta praca jest twoją pasją życiową, czy rzeczywiście ty też sobie gdzieś jeździsz albo robisz coś zupełnie innego? Nie, podróżuję trochę po świecie, tak. Ulubionym miejscem też jako dobrym testerem to są Indie. Polecam wszystkim tam podróży. Powiedz coś o tych Indiach, bo tam bywasz co roku. No słuchajcie, to tak hardkorowy świat, że ja kiedyś wymyśliłem po pierwszej podróży w Indiach, że powinien być taki narodowy program u nas. Oczywiście z pełnym dofinansowaniem ze strony państwa, że każdy dostaje takie... Tydzień to by było za mało, ale tak przynajmniej 2 tygodnie. Jedzie człowiek tam i ma to wszystko opłacone tutaj jakby z ramienia państwa. I wraca do kraju. I wierzcie mi, że wdzięczność do naszego kraju by i to, gdzie jesteśmy, w miejscu, gdzie żyjemy, wzrosłaby diametralnie, naprawdę. Ja miałem ochotę ucałować ziemię polską, jak wróciłem i wysiadłem. Mówię, Boże, jakie piękne drogi, Jezu, korków nie ma. Jaki równy beton, Boże. Czyli tak się raz do roku się tak samobiczujesz się na tym wyjeździe? Nie, Hugo, ja się po prostu testuję, wiesz. To nie jest kwestia biczowania, tylko wiesz, wchodzisz w taką przestrzeń, gdzie masz do czynienia z ludźmi z zupełnie inną mentalnością. Oni mają inną mentalność. Ja ich nazywałem po prostu, to są ludzie z Marsa, nie wiem, czy z Wenus, czy tam, nie wiem, z jakiegoś Uranu. Niby ludzie, no ale to sposób myślenia, sposób życia, przestrzeń, ta, wiesz, cała ta materia, która jest po prostu, wiesz, pod znakiem, załóżmy u nas XVI-wieczne jakiejś przestrzeni, no to jest tak inna, odmienna, że człowiek tam może się troszkę tak pogimnastykować z takim poziomem uznania dla odmienności, nie? fajne miejsce, polecam wszystko. Zaraz nie wiem, co powiedzieć, bo chciałem jakoś w sumie jeszcze pociągnąć temat. A jakiś kraj Ci się bardzo spodobał z kolei, z drugiej strony? Wiesz co, bardzo, bardzo lubię Nepal. To niby to jest kraj przylepiony do Indii, czy tam Tajlandia, ale to jest ciekawy kontrast, bo i Hindusi to jest taki kraj, taki bardzo ludzi ekspresyjny, można powiedzieć. Wiesz, tam hałas jest, słuchajcie, jak jeździłem ulicami, gdziekolwiek, jak jeżdżę tymi ulicami, tymi rikszami, to zawsze mam zatyczki w uszach, bo jest taki, no, kawał mi się rysuje w głowie jakby. Co jest najważniejszym elementem w aucie w Indiach? No Hugo.
Klakson? Jest. Stary, auto może nie mieć opon, może nie mieć silnika, benzyny, ale klakson musi mieć. I tam jest komunikacja na zasadzie, wiesz, pipkają, tylko że to nie jest taka, wiecie, komunikacja jak u nas, wiesz, z tym klaksonem, ty mi tu i wiesz, stek taki idzie. No oni po prostu się komunikują, hi, hi, tu. I mimo tego, że tam, słuchajcie, korki są tak potężne, że wiesz mi, Warszawa tam o południu, w południowych godzinach to jest i tak, wiesz, luksus, to tam wszystko płynie. Ludzie po prostu tak jakby jakąś mają tarczę energetyczną, mijają siebie na dosłownie odległość włosa i płynność jest, nie ma problemu. I to cię jara? W sensie, bo tu, okay, bo mieszkasz w Głogowie. Nie dziwi. Mieszkasz w Głogowie, czyli też z dala od cywilizacji. No takie miasto nasze mniejsze jest także niż Warszawa, tak? A powiedz mi jeszcze, kiedy startujecie z tymi warsztatami Jana Cieśli? Na maj startujemy z pierwszym cyklem, także będzie można na stronie zobaczyć, tam, pojawi się konkretny termin. Tam u ciebie? Na stronie Jana Cieśli będą terminy, gdzieś tam myślę pod koniec już lutego, konkretne miejsce, gdzie, jak i co po prostu tam trzeba będzie zabrać, na co się przygotować, co to będzie. Pełna formuła będzie podana. Okej. Okay. Drogie to będzie? Wiesz co, nie odpowiedź na to pytanie w tej chwili, bo to jest, jesteśmy w tej chwili w trakcie ustalania, bo mamy w tej chwili, będziemy podpisywać umowę z ośrodkiem, w którym będziemy robić te zajęcia, więc no, są to w tej chwili etap taki ustalania. To inne pytanie, jak długo będzie trwał taki jeden, nie wiem, co to jest, jedno spotkanie czy kurs? Czy? Znaczy tak, planujemy robić weekendy. Taki, załóżmy, piątek, sobota, niedziela, zamknięcie. Okay. I tutaj nam starczy czasu, ale zaczniemy od weekendu majowego. Także to będą takie, załóżmy, dłuższy tam cykl. Będzie może trochę więcej rzeczy, załóżmy, niż takie, które będziemy robić w cyklach weekendowych. Okej, okay, bo tak nie chcę, żeby ludzie mieli jakieś fałszywe wrażenie, że tu tam, nie wiem, jakiś Głogów, Stolarka, Nepal, Indie, ale jeździsz kabrioletem fajnym. No je. Motorem na czterech kółkach, Hugo. No bo z motoru się przesiadłeś. Tak, tak, nie, stwierdziłem, że szkoda zdrowia po prostu na motor. Piękna rzecz motor, ale słuchajcie, jak leży się na glebie albo ktoś w ciebie wjedzie, co nie jest wcale rzadkością, no to niestety nie ma gięcia blachy, ale łamania kości są, także no szkoda tak zdrowia. Więc nie jesteś atechnologiczny, czy antycywilizacyjny, czy jesteś? Nie, no co ty. Nie, nawet się zaprzyjaźniam z nowymi rzeczami. Lepiej mi idzie niż kiedyś. Tak. Taki oporny nie jestem. Zajmujesz się terapią kolorami również. Powiesz parę rzeczy, parę słów na temat? Kolorami? Tak masz napisane na stronie. Czekaj. A tu mam skopiowane dopiero. Proszę bardzo. Chyba żeś namierzy moją dziewczynę, Adrianę. A tak, poważnie? Tak, tak. To ona się zajmuje. Tak. A, tak, to przepraszam. Tak. No to ten. To co? To cofam. Rzeczami. To cofam. To cofam to pytanie, ale rzeczywiście, bo z tego co. Okej, to nie będę zdradzał tutaj, o czym rozmawialiśmy wcześniej, odnośnie planów, jeżeli chodzi o kolory, o to jak się. Jakie ma plany tutaj w stosunku do projektów Kamila? Aha, no tak, to zostawmy. Dobra, okej. Okay. Ostatnie pytania, słuchajcie, bo 22 dobiega tutaj powoli. Numer 222-195-321, 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Możecie zadać jeszcze ostatnie pytania, jeżeli jakieś macie. Powiedz mi, Krzysiek, bo zwykle tak nie pytam się, bo to jest troszkę takie pytanie mało konkretne, ale... Troszkę banalnie tak dziennikarze zadają takie pytanie, ale to jest sobie ważne przy ciekawych ludziach. Czy coś byś chciał powiedzieć, coś, co jest na tyle istotnego, o co nie zapytałem, jeżeli chodzi o taki, no trochę styl życia, trochę możesz, i nie, czy chcesz jakoś jeszcze jakiś wątek może ze swojej tutaj biografii wpleść? Taki przekaz. Taki przekaz. No, w sensie taki, no, coś od siebie. Poczuj się jak guru przez chwilę i... No. I ten, jak dobra, żyć? Dobra, jest co... Myślę, że coś fajnego mogę tutaj powiedzieć, ale to tak szczerze mówiąc powiem, bo ja to sam przeżyłem w życiu, że nie wiem, ja jakoś tak widzę sens taki i zachęcam wszystkich do tego, żeby gdzieś z odwagą po prostu kierowali swoje działania, gdzieś po prostu swoją uwagę, myśli na takie rejony, gdzie po prostu pojawia się w nich radość tworzenia w tym, co robią, i kontynuowali to.
jakieś tam sobie takie małe działeczki, bo to mogą być różne, no mówię, jeden ma zainteresowania takie, drugi takie, ale mój ten przekaz główny jest taki w tym wszystkim, że jeśli załapiesz się na coś, co ci sprawia przyjemność w tym, co robisz, że to jest twoje, to nie, że ktoś ci powiedział, że ty stary, to masz robić, to ci tam przyniesie kasę. Nie, mówię o czymś, co jest po prostu wyłącznie twoje, co powoduje, że po prostu wstajesz rano, że chcesz po prostu wstać wcześniej, bo już chcesz się tym zająć. Trochę ogólnikowo mówię, bo to mówię, każdy będzie miał coś innego. Tylko teraz dołożę parę rzeczy. Teraz jeśli do tego dokleisz pracowitość, systematykę, konsekwencje, możesz liczyć na to, że to przyniesie fajne efekty. Nawet mam tu na myśli takie efekty finansowe. Czyli konsekwencja, pracowitość przy tym, determinacja taka po prostu, ale pozytywna, nie taka, wiecie, sorry za na takim ścisku zwieraczy, tylko po prostu no, determinacja, żeby coś tworzyć. To przynosi efekty. Ja po prostu widzę swojego doświadczenia, że zawsze tam, gdzie rękę przykładałem do rzeczy, które lubiłem, miałem wewnętrznie po prostu energię radości. Ta radość po prostu emanowała ode mnie i też takich ludzi fajnych gdzieś tam i klientów, gdzieś zawsze ktoś do współpracy się pojawił, przyciągałem. Jest po prostu pewien fajny luz i komfort. No. A gdzie się nauczyłeś stolarki? Stary, ja się sam nauczyłem tego. Historia była krótka. Kiedyś kupiłem w 96 roku kolumny włoskiej firmy Sonus Faber. To są mistrzowie po prostu stolarstwa, jeśli chodzi o stolarkę. I tak, wiesz, no, miałem taki epizod w życiu, dość długi epizod, że tam byłem audiofilem i wiecie, tam ktoś wie, o co chodzi, to wiecie, że to straszna choroba. No, ale patrzyłem sobie na te głośniki, bo one były wykonane z drewna. No i wiesz, tak patrzę się na to, patrzę. Mówię, kurde, ja to zrobię. Poszedłem do znajomego, do warsztatu i ja zrobiłem. No i później, wiesz... A ten znajomy coś pokazał ci, czy nie? Bo nie było internetu nawet. No nie, ale wiesz co, Hugo, ja tak odkryłem jedną rzecz, że ludzie z różnymi zdolnościami się rodzą w życiu, nie? Zresztą jeden lubi pomyka po komputerze, jest znakomity, wiesz, informatykiem. I to jest jakoś jego pasją. Dlatego tu się odniosę. Chwyć się na swoją pasję. Moją pasją i jakby tym, co, nie wiem, mam wrodzone, z tym się urodziłem, to jest manualność. Ja po prostu na coś patrzę i ja to ci wykonam. Ja nie muszę, wiesz, instruktażu mieć od kogoś, nie muszę czytać książek, popatrzę się na cokolwiek, co jest zrobione, idę do jakiejś tam swojej pracowni i jest zrobione, nie? A to jeszcze jest jedna kwestia, że te rzeczy są naprawdę ładne. No, sam widziałeś, to no. Są, wiesz... No. Wspaniałe takie dzieła, nie? Sztuki nawet. To się da nauczyć? Czy to po prostu jest twój talent wtedy? No, wiesz, w moim przypadku jest to jakiś talent. Można tego się nauczyć, bo mówię, załóżmy, znowu się odniosę do tego, co chcemy, wiesz, pokazać w projekcie Jana Cieśli. Są to rzeczy nieskomplikowane, bo jeśli się odniosę do tej stolarki, od której zaczynałem projektowania, wiesz, obudów dla firm audiofilskich, no to były takie, wiesz, bardzo precyzyjne roboty. Tam po prostu mikrony się liczyły i dokładność była taka, że być może no, ktoś nie ma takiej jakiejś uważności, zdolności, żeby taką jakość uzyskać. No ja po prostu mam po prostu taki wrodzony perfekcjonizm, co mi żadnego nie wymaga jakiegoś tam ode mnie wielkiej uwagi. Ja po prostu taki, mam taki dar. Taki dar. Ale mówię, z kolei wracając do tamtej rzeczy, tej stylistyki, ja ją nazwałem vintage stylistyka. To jest po prostu rzecz, którą można zrobić siekierką, szczerze mówiąc. Czym więcej siekierki na desce, tym lepiej, bo lepiej wygląda. Czyli jak ktoś robi to, czego nie lubi, to jest jego wina na dłuższą metę. Szczerze, czy to jest do końca jego wina? Na pewnym poziomie świadomości chyba niekoniecznie, bo robi to, co mu powiedzieli ktoś, że powinien robić, więc nie możemy to w kwestii, wiesz, jakby winy rozpatrywać. No po prostu ktoś mi powiedział, stary, masz być piekarzem, bo twój tata był piekarzem, to ci przyniesie kasę, no i ten gość tam gdzieś się no po prostu realizuje w tym, to, co coś mu, ktoś powiedział, że jest jego, ale niekoniecznie musi być jego, nie? Mhm. Bo się okazuje, że piekąc ten chleb, gdzieś myśli zupełnie o czymś innym, jest mu niewygodnie, nie angażuje się, nie ma w tym wszystkim pasji, to znaczy, że właśnie nie jest w tym miejscu, gdzie powinien być. Jeszcze powiedz, co znajdziemy na stronie ktojestem.pl. O, to już temat coś poruszył. To druga godzina. No, to druga godzina. Tak, zapraszam na stronę ktojestem.pl. Tam piszę cykl esejów właśnie w takim nurcie filozofii, ale takiej naszej realnej takiej filozofii opartej po prostu, jak sobie uprościć życie po prostu, jak załapać się na te rzeczy, o których dzisiaj żeśmy mówili, jak radość, kreatywność, wiara w siebie,
O tym są właśnie po prostu moje tam artykuły i cykl taki prowadzę rozmów ze świadomością. Jest to taki dialog, który wewnętrznie prowadzi postać z różnymi poziomami świadomości, więc no, jest... To też jest to początek, tam jest dopiero parę wpisów, ale cykle będą się pojawiać raz w miesiącu i poza tym będą jakieś też, no, oprócz tej serii rozmów ze świadomością będą też inne tematy poruszane, więc zapraszam na tą stronę. Ciężka lektura czy dla ludzi? Wiesz co, ja mam stylistykę pisania tych esejów bardzo przystępną. To jest w postaci takiego, wiesz, przekazu humorystycznego, jeśli nawet, nie wiem, nie skłoni ciebie, to nie uderza w człowieka, to co moja forma pisarska, nie uderza w człowieka, jest podana jako po prostu trochę taki, no mówię, no, z dużą dozą humoru. To się lepiej czyta dla ludzi, nie jest to jakiś przepas, guru powiedział i wiesz, nie? I teraz wszyscy słuchają. Nie, to zupełnie nie moje. No, zapraszam na stronę, więc są tam już dwie części, więc można się będzie odnieść do tego. Na pewno coś każdy dla siebie tam wyniesie, nie? No, to takie wewnętrzne dialogi, które w zasadzie każdy z nas prowadzi ze sobą, nie? Przypomnę, strona ktojestem.pl. Tak. Ale jaki to jest dysonans, patrz, no. Mam górnika i mam rozmowy ze świadomością obok, no. Dostrzegasz jakiś dysonans, czy nie? Proszę? Dostrzegasz dysonans, czy...? Ja wiem, że to dziwnie wygląda, jeszcze jak czasem ludzie mówią, stary, jak ty w ogóle wyglądasz do tego, nie? Że jakiś, masz tam 2 metry, nie? Piękny lolo, czy jak tam, wiesz, no. Ale wiecie co, ja myślę, że to wygląda właśnie w ten sposób, że każdy z nas, jak mówił mistrz, mistrz, na którym się wzoruje, mam na myśli Chrystusa, no, mówi, że każdy z nas ma jakieś talenty. Każdy z nas ma dostał jakiś talent. Kwestia, żeby jego odkrył i po prostu go poszerzał, rozmnażał, niejako tam jest ten przekaz, rozmnażaj go. Ja mówię, znajdź swoją pasję i poszerzaj ją, idź w jej kierunku. Więc no, każdy z nas ma jakąś fajną działkę. Kwestia, żeby po prostu umieć ją odnaleźć, a odnaleźć możemy ją poprzez to, że będziemy się próbować w różnych przestrzeniach, bo no, to też tak nie jest. No, niektórzy wiedzą od razu, że to jest to, no, ale jeśli ktoś ma jakieś programy w życiu właśnie tego typu, piekarz czy górnik, jak ja miałem, to mi też zajęło to wiele czasu, zanim zobaczyłem, co naprawdę mi sprawia przyjemność w życiu, nie? Mhm. Więc tutaj trochę trzeba też pracy, jak to mówią, przewalić trochę tego łajna, no, które mamy nad sobą. A stawiasz na to, żeby zachęcasz ludzi, żeby jak najszybciej poznali rzeczywiście to, co ich pasjonuje? Bo ja tak i zastanawiam się, czy to jest dobre podejście. To znaczy, czy jak najszybciej? No wiesz, każdy ma jakby swój jakiś taki rytm dochodzenia do takich tematów. No oczywiście, jak najszybciej, tym więcej będzie po prostu miał w życiu, tak, statystycznie patrząc, będzie mieli więcej radosnych ludzi. No i jakby w kontekście samej jednostki, no szybciej dojdzie do miejsca, o którym zawsze marzy, że chce się znajdować. Czyli mówię, no, wrócę do tych stanów takich fajnych, uczuciowych, no radości, jakieś spełnienia, kreatywności, no. To chyba tak, bo trzeba zachęcać, żeby jak najszybciej się wziąć za robotę. Bo wiesz, bo kontestacji się zarzuca, że to jest takie... Co? A już ci powiem, co się zarzuca. Między innymi oczywiście, wiele rzeczy się zarzuca. A jedna z nich to, że no tutaj tyle o pieniądzach mówimy, bo tam jest x przedsiębiorców, że mówimy, żeby robić pieniądze i że właściwie to są materialiści sami i tak dalej. Podczas gdy, nie wiem, to jest być może, może mamy źle akcenty rozłożone, nie wiem. Podczas gdy, według mnie, właśnie promujemy tutaj postawy takie, żebyś robił to, co lubisz. No przy okazji musisz za coś żyć, to jest wiadomo, bo to nie jest tak, że... Okej, bo z drugiej strony mamy taką postawę, że no ja chcę być szachistą i ktoś mi musi za to zapłacić, nie? Bo nie zarobię, tak? A Hugo, ja się zapytam, a kto, tak by wiesz, jakbyś to gdzieś tam sobie przewin taśmę w głowie pamięciową, kto takie rzeczy wypowiada? I kto to zarzuca? Na ogół? No? Ale pod jakim względem? No właśnie, bo ja jak o takich ludziach myślę, bo też gdzieś tak sobie przerzucam taśmą pamięci gdzieś w głowie, że na ogół osoby, które takie coś mówią, że zarzucają, załóżmy, kontestacji takie rzeczy, to są osoby, które w życiu niewiele robią. I to jest, wiesz co, forma usprawiedliwienia siebie, żeby stać w tym miejscu, w jakim stoi. Taki, wiesz, ja to nazywam czkawka ego, żeby właśnie miało rację. O, mówię, wrócę znowu do tego motywu, że ego za wszelką rację, za wszelką cenę chce mieć rację. Ale niekoniecznie mu chodzi o to, żeby człowiek jako cała jednostka, istota, był szczęśliwy w życiu. No to proszę bardzo, no to
to jest dla mnie taka właśnie czkawka pod tytułem, wiesz, ego powiedziało, że konstentacja... Kontestacja. Że właśnie się koncentruje na, wiesz, na materializmie, czy na materii, nie? A wiesz co, bo ostatnio sobie kupiłem książkę Kominka. Kominek to jest taki jeden z blogerów, który zaczął jako pierwszy zarabiać na swoim blogu przyzwoite pieniądze. I on w momencie, kiedy wprowadzał reklamy na swojego bloga, to tam x osób powiedziało mu, że no, że to sprzedał się i że w ogóle i tak dalej. No, więc on, wiesz, w ramach testu, żeby do książki sobie zebrać materiały, postanowił zagadać do tych osób, żeby się dowiedzieć, kim są, zaprzyjaźnić się z nimi, generalnie się dowiedzieć. I tak zdaje się 8 osób, z 8 osobami gadał. Ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie, to wam przetoczę ten przykład, jak będę miał tutaj przed sobą, tylko mi się tak skojarzyło, że w końcu wyszło, że jeden to jest student, nie, nawet nie student, nawet uczeń żyjący z rodzicami. Drugie to była jakaś kobieta na bezrobociu. Trzecie to i tak dalej, tak wszystkie, zdaje się tylko jedna z tych osób, z tych 8 osób, to był gość, który pracował w agencji reklamowej, czyli no nie był przedsiębiorcą, ale pracował w jakichś w normalnych, w jakichś tam warunkach, powiedzmy. Dlatego powiedziałem, kto mówi te słowa. Rozumiesz? Ja kiedyś też miałem taki motyw, wiesz, jak mówię, bo ja zaczynałem swoje rzeczy w środowisku bardzo skostniałym. I też to mi pomogło w życiu, że tak, jeśli ktoś coś mi jakąś radę dawał, wiesz, klepując po plecach, stary, daj sobie tam spokój i jest taki, wiesz, tam swoje morały prawił, to ja się zastanawiałem, nie wchodziłem w dyskusję z nim, tylko miałem, bo wiesz, później wchodzisz w dyskusję, to się zaczyna, wiesz, emocjonalna jakaś tam przepychanka, ty się wkurzysz, on się wkurzy, ale ja sobie wewnętrzny dialog włączyłem, taki, wiesz, na spokój się ustawiłem tak i mówię, zaraz, kto do mnie mówi? Czy ja chcę być w życiu w tym miejscu, bo ten facet mówi ze swojego doświadczenia, czy ja chcę być za parę lat w tym miejscu, co ten facet? No to tak, no to zaraz. Jeśli nie chcesz, no to tak, no niech sobie facet pogada, dobra, ale rób swoje. Rozumiesz, na zasadzie pewnego porównania. Taki spokój wewnętrznie uzyskiwałem i nie wchodziłem w dyskusję z takimi ludźmi, no bo mówię, no jeśli nie chcę być w miejscu, co ten facet, który do mnie, wiesz, gada i kontruje jakieś moje tam, wiesz, rzeczy, o których rozmawiamy, no to po co go w ogóle tam, wiesz, dobrze, pogadał sobie, a ja nie robię swoje. I nie muszę się emocjonować, wiesz, tam wkurzać, udowadniać mu coś czegoś. Przecież on tak naprawdę tego nie przyjmie i tak. To jeszcze jedno pytanie do ciebie, tylko odpowiem na czacie Ninja, czy dobra książka? Dobra książka, jak najbardziej Kominka, poradnik blogera. Kupcie sobie, tym bardziej, że 20 zł tylko kosztuje, w ogóle jakaś śmiesznie tania jest wersja na elektroniczna, nie wiem ile kosztuje papierowa. Okej, ale to w takim razie powiedz mi jeszcze tak na koniec ten spokój wewnętrzny i tak dalej, słuchaj, ale co, nie wkurzać się na przykład jak po raz kolejny rosną podatki, jak widzisz te same mordy w telewizorze, którego pewnie nie oglądasz, domyślam się, ale kiedy, no ta cała rzeczywistość, która tutaj jest wokół ciebie, bo to jakoś powoduje jakieś negatywne emocje. Hugo, polecam później za jakiś czas, żebyście odwiedzali moją tą stronę, kto jestem, bo będę o tym pisał. Chodzi o to, że człowiek będzie się spotykał w życiu z tak zwanymi impulsami emocjonalnymi, że wiesz, no zewnętrznie ktoś tam, wiesz, ktoś ci z czymś pojedzie, tylko kwestia, jak ty się do tego odnosisz. No i jak? No właśnie, czy robisz, bierzesz jakąś emocję i jedziesz na taśmę produkcyjną i ją klepiesz, powiększasz, wiesz, tam wyobrażenia sobie budujesz, czy po prostu, wiesz, no umiejętnie sobie gdzieś patrzysz, masz ogląd, kto co prezentuje, czy patrzysz na tak zwaną ekonomię, ja nazywam ekonomię chyba, nie wiem, nazwą duchową, bo nie mam sobie innego słowa. Czy mi się opłaca wchodzić z nim w tą, wiesz, potyczkę emocjonalną, no. Ja stwierdzam po prostu, że to, no wiesz, no takie przepychanki do niczego, wiesz, nie prowadzą, no. Tylko jakiś, wiesz, chyba do takiej, wiesz, do dostawienia jakiegoś, rozumiesz, dla ega poczucia wielkości, że wygrał coś, jakąś przepychankę. Nie, no stary, ja już w życiu po prostu... Ale jak znowu składka zdrowotna rośnie? Proszę? Jak znowu składka zdrowotna rośnie? Czyli no to wszystko jedno. No to nie wiem, no to szukajmy takich możliwości, żeby załóżmy sobie ominąć, nie wiem, no w sensie nie tyle, że ominąć, wykorzystać inne przepisy, żeby po prostu nie płacić tej składki. Czyli traktujesz taką wiesz, grę logiczną? Wiesz co, trochę na zasadzie gry logicznej, tylko odniosę się znowu do tych emocji. Każdy z nas sobie jakby z doświadczenia, znowu przypomina sobie, że zawsze kiedy człowiek jest w emocjach, zamyka mu się kreatywność w życiu. Czyli wiesz, fokusuje się na problemie i nie widzi rozwiązania jego. A zawsze jakiś problem ma wiele rozwiązań, nie tylko jeden. Więc jeśli załóżmy się sfokusujesz wiesz, emocje na jakieś tam rzeczy, to spalisz całą energię, rozumiesz, na te klepanie tej, wiesz, na tej taśmie produkcyjnej całej tej emocji,
A wiesz, a uciekną ci po prostu ten czas, ucieknie ci, który mógłbyś gdzieś po prostu go przekazać w kierunku znalezienia jakiegoś rozwiązania sytuacji. No, na tej zasadzie to działa. Okej, ale powiedz mi, czy... bo wiem skądinąd z tego twojego wykładu, że jak była ta pierwsza, miałeś tą pierwszą nieruchomość, postanowiłeś ją rozbudować, już sprzedałeś wszystkie 4 mieszkania, po czym zabroniono ci rozbudowania tego domu. To znaczy tam nie tyle, że sprzedałem, co zawiązałem umowy przedwstępne. Tak, czyli wziąłeś zadatki, tak? Tak, zadatki wziąłem, tak, no wiesz, umowy były spisane, czyli zadatki wzięte. Czyli trzeba oddać x razy więcej. No i wiesz, byłem w takim momencie, no to jak były emocje wtedy? No stary, ja tydzień czasu chyba schudłem 5 kilo, nie? Żołądek był przy gardle, wiesz, ja to emocjonalnie przeżyłem, bo to wiesz, no ale później się stwierdziłem tak, no nie mam z kim walczyć, Boże, tak, no urzędnik jak wydał decyzję na podstawie pewnych przepisów, no to jakby nie widziałem możliwości, żeby gdzieś tam coś zadziałać, ale jak sobie z tym poradziłem, jak już tam mówię, tam gdzieś tam strawiłem te emocje, to zacząłem szukać pomocy. Gdzieś po prostu, wiesz, jak opadły mi te emocje, no to zaraz, zwróciłem uwagę, zaraz, przecież na mojej ulicy ktoś podobną rzecz zrobił. Zaraz, no to poszedłem do niego. Jak żeśmy porozmawiali, on mi polecił, słuchaj, idź do prawnika, porozmawiaj z nim, jak to wygląda. Pokazał mi pewne możliwości, bo ja się przyjrzałem na podstawie jakich przepisów w takim razie on na takim samym rejonie planu zagospodarowania przestrzennego wykonał taką rzecz, a mi ja nie mogę. No to pokazał mi takie rzeczy, Krzysiek. Idź, dowiedz się do prawnika, nie żałuj kasy, zapłać i coś poradzić. No ale mówię, wtedy nie byłem w silnych emocjach, gdzieś tym opadły i podjąłem właśnie działanie. Ale niestety, jak człowiek jest w silnych emocjach, fokusuje się tylko na problemie, nie podejmie działania, bo spali całą energię po prostu, wiesz, na A to jest kwestia, spalania się. To jest kwestia tylko świadomego podejścia? Czy tak, powiedzmy, zdecyduję, że nie będę ulegał emocjom, czy to jest kwestia jakichś ćwiczeń? Wiesz co, ćwiczeń w takim sensie, że praktyki życiowej. To nie jest tak, że wiesz, skoro żyjemy na jakimś, wiesz, silnym stresie, ja nazywam, że w ogóle nasza cała cywilizacja zachodnia to jest, wiesz, na tak zwanym stresoholizmie wychowana, więc to nie jest, wiesz, życzeniowo, ja dzisiaj decyduję się, że nie będę po prostu, wiesz, się denerwował. No to jest niemożliwe, ale możemy podjąć decyzję i tutaj to, co powiedziałeś, że to jest kwestia świadomości, że łapiesz się, że one ci nie służą, że teraz chcesz po prostu gdzieś zmienić ten, inaczej mówię, no, przemodelować te zachowania, kiedy stajesz w obliczu jakiegoś po prostu impulsu emocjonalnego. Stresu tak zwanego, nie? Mhm. No to uczymy się poprzez świadome wybory. Dokonujemy innych wyborów. Znowu to, co żeśmy na samym początku mówili. Dochodzę, bo to też jest stres z tą historią, że doszedłem do momentu w życiu, że chciałem coś zmienić. No bo byłem już tak, wiesz, podładowany różnymi problemami w życiu, no więc musiała zaistnieć u mnie decyzja, że chcę coś innego. I na tej zasadzie właśnie jakby praca ze stresem polega, że nie wchodzimy w schemat działania pod wpływem stresu, ale zaczynamy robić, torować sobie nowe ścieżki. Czyli poczucie własnej wartości, rozbudowanie umiejętności zgodnych z pasją, traktowanie rzeczywistości jako gry logicznej, jakieś jeszcze założenia takie życiowe, tak? Skoro idziemy już takie doradztwo w wysokiej miary, już nie tylko biznesowe. Kiedy się będzie ludziom lepiej żyło, realizowało i... Wiesz co, kiedy? Ja ci powiem, może odniosę do pewnej rzeczy, którą tam będę tam opisywał tak już w szerszej perspektywie. Nasza psychologia ogólnie też jakby trochę tutaj robi zamęt, bo uczucia, stany emocjonalne łączy z uczuciami. Ja na przykład rozdzielam te dwie rzeczy, że stany uczuciowe, czyli radość, kreatywność, jedność, to są stany, które człowiek powoduje, że gdzieś prowadzą go w stronę spełniania się. To trochę takie ogólne pojęcie, ale coś, co go buduje. Stres zawsze i emocje będą człowieka zawijać do środka. Ja rozdzielam jedno od drugiego. Wyraźnie, ja tam będę takie artykuły wrzucał, gdzie po prostu pokażę dosłownie na przykładzie, czym jest stres, czym jest, czyli emocja, czym jest po prostu uczucie, stan taki naturalny. Tak jak na przykład dziecko rodzi się ze stanem radości. Widzimy, małe dziecko niby ma tam, nie wiem, rok czasu, uśmiecha się, a niby dlaczego się uśmiecha? Przecież gdzie ono się miało nauczyć tego uśmiechania? No,
Jest to naturalna rzecz, z którą człowiek się rodzi, ze stanami uczuciowymi. Nie wiem, jak to nazywam, po prostu jakąś po prostu cząstką Boga każdego, w każdym z nas, nie? No a z kolei emocje to są rzeczy, które no, nabywamy pod wpływem po prostu takiego zapisu no, od rodziców, począwszy poprzez później kulturę, środowisko, szkołę, różne rzeczy takie. I to niestety, ale nie służy za bardzo człowiekowi. On go zamyka po prostu do środka, nie? A to po raz trzeci kończąc? To nie lepiej byś się czuł gdzieś w jakimś kraju ludzi radosnych? Bo Polska nie jest krajem ludzi radosnych raczej. Wiesz, to nie jest, Hugo, kwestia tego, gdzie będziesz, w jakim miejscu, bo stan radości... Jest... 3 miliony ludzi pojechało, bo tak uważam. No dobrze, no i co? I są radośni? Ja znam wielu ludzi, którzy wiesz, wyjeżdżają. Tak, no okej, no ja nie mówię, że nie, tylko że wiesz, o tej radości, o której ja mówię, to jest trochę szersza perspektywa, to jest stan wewnętrzny, radości niezależnej od czynników zewnętrznych. Po prostu mam radość, tylko mówię, tu się odniosę do tego, że tą radość najpierw szukam w sobie, nie na zewnątrz. Nie na zewnątrz. Jeśli radość mówię, no to nie wiem, to mogą małe rzeczy być, które mnie budują w życiu. Załóżmy, buduję jakąś satysfakcję poprzez konsekwencje w jakichś po prostu rzeczach, w których się realizuję i mam, i ona, ta radość się pojawia, nie jako samoistnie, no. Jako stan taki po prostu niezależny wtedy od tego, co mnie spotyka na zewnątrz. A to fakt, że ludzie mają jakieś taki wbudowany, zresztą to widać po systemach motywacyjnych w firmach, wbudowany taki schemat budowania własnej wartości na innych, na porównaniu się na innych. O zewnętrzne czynniki. Tak, no i stary, zobacz. Pracownik szybko, miesiąca i tak. Tak, i zobacz, jak szybko wypalają się ludzie w firmach, w korporacjach. Znamy dobrze historię, jak to wygląda, nie trzeba tam daleko szukać. Więc no, taki mówię, motywacja, czy w ogóle opieranie się i szukanie jakiejś po prostu radości i spełnienia w oparciu o czynniki zewnętrzne, szczerze, to jest po prostu droga, która na pewno gdzieś się szybko kończy i człowiek po prostu wali głową w mur. A Alkar pyta na czacie, zacytuję, to do mnie właśnie pytanie. Dobra. A ty, Hugo, ja jeszcze raz, jak ty, Hugo, znalazłeś tego gościa? Chyba idealne połączenie rzeczywistości z marzeniami. No więc, Alkar, jakbyś jeździł na nasze wyjazdy tam z kontestacji, z Asbiro i tam, dawaj. To tam są ciekawi ludzie przyjeżdżają. Bardzo ciekawi, także. Interesujący, frapujący i w ogóle nie tak naprawdę słowa do tego chłopaka, który napisał. To jest kwestia, widzisz, że jeśli siedzisz w miejscu, w którym jesteś i tutaj znowu czkawka ego będzie się, wiesz, kłaniać. Będzie ci mówić, że jak to tak, gdzie tacy ludzie? Stary, siedząc w miejscu, tam gdzie jesteś, jeśli ci tam nie jest niewygodnie, to jeśli tyłka nie podniesiesz, nie pojedziesz, nie będziesz szukać gdzieś kontaktu z ludźmi, no to stary, no to rzeczywiście będziesz mógł zadawać pytania w stylu, wiesz, no gdzie tacy ludzie są. Jest tych ludzi mnóstwo. Ja po prostu, patrząc na towarzystwo i na środowisko, jakim dzisiaj się otaczam i tym, załóżmy, które miałem jeszcze 20 lat temu, to są zupełnie inni ludzie, inne jakości, w sensie, prezentują inne wartości, nie? Krzysiek, jak mówił, rzeczywiście zajmował się przez x lat jeżdżeniem właśnie na spotkania z ludźmi i ja muszę docenić rzeczywiście, że to jest, daje coś niesamowitego. Nie siedzenie w tym otoczeniu, na które cię skazała szkoła, dom, rodzina i ktoś tam, bo... Praca, środowisko, nie wiem. No jeszcze bo sam sobie tego nie wybrałeś, środowiska, i zwykle jest ono takie średnie, narzucone i tak dalej. Darka mam jeszcze na antenie na koniec, czy Darek? No, witam serdecznie. Witaj, witam serdecznie z pięknej, słonecznej Anglii. O! To ten! Przyda się trochę słońce. Tak. Wiatr wieje z jakąś prędkością 100 km na godzinę. O! Tak, deszcz pada poziomo, na szczęście. Ale ciepło. Tak, to bardzo ciepło, jakieś 12 stopni. Nie, z tą słoneczną Anglią to przepraszam, taki żarcik, my tutaj się przyzwyczailiśmy do tego, że dziennie mniej więcej przypada nam 2 godziny bez deszczu. No. Także, a pozostały czas. Dlatego też chciałem powiedzieć, że gratuluję pogody ducha. Gratuluję tego, że przez całą audycję słucham i słyszę twój śmiech. I powiem ci szczerze, że trochę zazdroszczę, bo mimo tego, że sam mam taką jakąś swoje wewnętrzne przekonanie, że jeżeli jest coś,
jest jakaś sytuacja, która powoduje mnie zmartwienie, to po prostu siadam i ją rozbijam na takie podstawowe atomy i dochodzę do wniosku często, że jeżeli jest coś, co mogę zrobić, to po prostu to robię. A jak nic nie mogę zrobić z tą sytuacją, to ją po prostu olewam i czekam, aż ona się jakoś sama ze sobą zakończy i przestaje się martwić. Albo pojawia się możliwość nawet, nie? Po tak, czasie, dokładnie. Nie? Albo pojawia się jakaś możliwość do zrobienia. No, także mimo tego to niestety życie jest nadal pełne zmartwień. A powiedz mi, tak, czemu ty pojechałeś do Anglii? To kwestia pieniędzy, czy otaczania się fajnymi ludźmi? Wiesz co, wyjechałem do Anglii odwiedzić brata. I zaproponowano mi pracę, a tak później zostało. Po raz drugi, bo wróciłem do Polski na miesiąc, a po raz drugi wylądowałem w Anglii z powodu pomyłki w zakupie biletów lotniczych. Może za tydzień, jak będę miał jeszcze chwilę, to opowiem, jeżeli nadal będzie aktualne nasze spotkanie. Tak. To może trochę opowiem, ale tak pokrótce tylko właśnie chciałem powiedzieć, że gratuluję pogody ducha i chciałem się zapytać, jak do tego doszedłeś? No. Czy pogodziłeś się po prostu sam ze sobą i z całym światem dookoła? Bo wiesz, siedzę w Anglii, mówię, nie jest to tak pięknie i kolorowo, jak ludzie myślą. Tutaj w Anglii nie jest tak, że robota leży na ulicy. Tutaj nie czekają na lotnisku i biorą cię od razu do pracy i dają ci mieszkanie i tak dalej. To jest normalny świat, tak samo jak Polska. Tylko pod koniec miesiąca zostaje ci trochę więcej w portfelu. I się okazuje, że nie wcale chodzi o te trochę więcej, bo to człowiek dalej ma ten stan taki, jaki miał w Polsce, nie? Dokładnie, wiesz co, najbardziej ja wiem, że to może głupio zabrzmi, ale po prostu słucham tej audycji i najbardziej ci zazdroszczę, że możesz pójść do lasu na spacer, bo ja bym musiał tutaj podróżować dobre 6 godzin, żeby pójść do lasu. No, albo że możesz sobie spokojnie zapalić ognisko, bo tutaj bym musiał wyrobić sobie pozwolenia. Co ty? No tak, no wiesz, no, to jest trochę skomplikowane. W mieście jakbyś chciał sobie zapalić, to na przykład u siebie w ogródku, no to pozwolenia, zgodę sąsiadów, bo jeszcze ktoś ci zadzwoni po straż pożarną. No i możesz mieć z tego powodu problemy, także wiesz. Czy wracasz do tego pytania, które zadałeś, czy nie? Wiesz co, tak, to właśnie do tego pytania chciałbym wrócić. Jak, powiedz mi, jak do tego doszedłeś? że jesteś, wiesz, taki... Historia jest bardzo długa, bo to jakby, wiesz, nie można odpowiedzieć, wiesz, krótko, no, ale... Obiecuję, że przeczytam stronę i postaram się do zachęcam tam, wiesz, jest parę fajnych rzeczy, które myślę dadzą ci też wiele do myślenia. Wiesz co, no, początek jest taki, wrócę do tego po prostu, co żeśmy dzisiaj rozmawiali, już nieraz żeśmy powtarzali, że skoro kiedyś stwierdziłem, że moje jakieś, wiesz, schematy zachowań, to co robię, gdzie jestem, jak, wiesz, moja ta rzeczywistość później też wygląda pod, wiesz, pod wpływem moich też decyzji, że to mi nie pasuje, no to no po prostu muszę robić inne kroki, po prostu zacząć coś innego. Teraz też wiem, że na przykład jest taki czynnik, o którym żeśmy dzisiaj o tym nie wspomnieli, że wiesz, że też trzeba sobie zdać sprawę, że nie możesz też oczekiwać nie wiadomo jakich wyników na początku, bo ty się dopiero czegoś uczysz, zmieniasz swoje schematy zachowań, więc nieraz, wiesz, cofniesz się do tyłu, ale jak już załóżmy wypracujesz sobie kawałek gdzieś tam drogi, w którą, wiesz, wchodząc, że dobrze się poczujesz, no to stary, będziesz wiedział, jak szybko do tego punktu wrócić, nie? Na tej zasadzie, znowu sobie pogłębisz tą drogę, więcej się rozpoznasz, będziesz miał właśnie takie stany wewnętrzne, uczuciowe, niezależne od siebie. One będą się same pojawiały, Darku. Zresztą, jakbyś tak, wiesz co, zastanowił się, pewnie sobie gdzieś pamięcią przeszedł, gdzieś tam przez swoje doświadczenia w życiu, są takie stany, że po prostu łapałeś się po prostu na taką radość, po prostu niezależną. Robiłeś coś, co lubiałeś, stary. Wiesz co, ja to nazywam, najlepiej ten stan, to wiecie co, to też chłopak do ciebie i do naszych słuchaczy. Zobaczcie, jest etatowy człowiek i mówi tak, cały tydzień marzy, że w sobotę to będzie spał do bólu, chłopie, godzina pierwsza i wiesz, przewróci się na drugi koniec. Okazuje się, że jak sobota przychodzi, zresztą ja to przeżywałem zawsze, kurna, szósta, piąta, mi się już spać nie chce, nie? O co chodzi, nie? No i wiesz, człowiek na baczność się zastanawia, no ale w sumie no, spać mi się nie chce, nic też nie muszę i fajny dzień się zaczyna, nie? To jest właśnie taki stan, nie? Na który człowiek cię łapie, pod którym po prostu zmiany, która, wiesz, podejmuje w życiu, nie? Te stany wtedy się częściej będą pojawiać, nie? No bo wiesz, mówię, jak tworzysz, robisz to, co lubisz robić,
to mówię, nie ma człowiek ochoty po prostu przesypiać całego dnia, załóżmy, nie? No nic, to dzięki serdeczne, no, wracam bardzo. Na odsłuch i naprawdę, no, dzięki, że przeczytam i postaram się wykminić, jak to zrobiłeś. No. Pozdrawiam. No tak, bo temat jest szeroki, także do usłyszenia jeszcze może kolejnym razem. Dzięki ci wielkie, Darków. Ja przypomnę, już nie przypomnę, ja poinformuję, że za tydzień audycja będzie rzeczywiście z Darkiem na temat, będziemy rozmawiać na temat wad emigracji do Anglii, ponieważ przez 3 lata rozmawialiśmy o zaletach, więc przynajmniej jedną audycję trzeba poświęcić na wady. I będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o wadach, o złych stronach, o tym, dlaczego tam nie należy jechać. Bo tak dla troszkę, jak się to mówi, żeby pokazać drugą stronę, dla równowagi. Równowagi. Dobra, 22.30 już jest, półtorej godziny w audycji, tym bardziej, że ty dzisiaj przeszedłeś na piechotę. No nikt się nie napadnie na ulicy, ale... Spoko, nie spróbuję. ale jednak fajnie, jakby się dzisiaj położył spać. Także dzięki ci wielkie za uczestnictwo w dzisiejszej audycji. Również, Hugo, dziękuję naszym słuchaczom, którzy nas słuchali i dzwonili do nas. Mam nadzieję, że było niebanalnie ciekawie i inaczej niż zwykle, bo to jest tak, to mnie trzyma w kontestacji, że to jest, że zawsze można zrobić coś innego jeszcze. Zawsze. Fajnie, nie? Nie ma powtarzalności. Nie ma takich skończeń. Człowiek nie lubi powtarzać, wiesz, jechać na taśmie, także to jest też jedna z cech takich. Spójrz przez okno, wszyscy wszystko powtarzają. To... No, dlatego są w takim stanie, jakim są. No. Ale jak z nimi pogadasz, to jakoś się tak nie do końca dobrze czują, nie? Tak, jakoś tak jest. Więc... Jak się zdobędą na szczerość, ci powiedzieć to. No to dlatego, wiesz, no. Dlatego trzeba ich pytać na weselach, albo na takich. Ja. Przy zmiękczaszach. Przy zmiękczaszach. No, a jak inaczej? No. Albo na pogrzebach lepiej. Taki żarcik na koniec. www.kontestacja.com to jest nasza strona. Możecie tam obserwować sobie różne fajne rzeczy. Fajne rzeczy, dwa elementy dzisiaj się pojawiły na naszej stronie. Niesynchronizowane ze sobą, tak przypadkowo. Pojawiło się nagranie kogo? Petera Schiffa na temat tego, czy opłaca się studiować. I to jest jego nagranie reportażu z ulicy, gdzie on chodzi sobie i wybiera sobie różnych ex-studentów, którzy robią różne rzeczy, typu na przykład stoją sobie z tablicą do wejścia do baru na przykład, albo są bramkarzem w klubie nocnym, albo na przykład rozdają ulotki. No i on się pyta o ich, co studiowali. No, jeden mówi, że mikrobiologię oraz tam fizykę jądrową. Drugi mówi, że coś tam. No i to jest takie pytanie, czy opłaca się studiować. Już trochę zdradziłem, ale wiecie, o co chodzi, więc polecam wam oglądanie. A drugie nagranie, które ukazało się w tym samym momencie, to jest nagranie Barta, który wyemigrował, jak wiecie, bez pieniędzy do Anglii. Postanowił po maturze nie iść na studia, tylko bez pieniędzy pojechać do Anglii. I nie miał na transport, na mieszkanie, na nic. Za ostatnie pieniądze kupił sobie kamerę i tą kamerą nagrywał kolejne odcinki. Już pół roku minęło od tego czasu. I on dzisiaj właśnie też sobie zadaje pytanie, studia dzienne czy praca? No, więc sobie to też obejrzyjcie, bardzo fajnie, zaczyna znowu, Bart powrócił na antenę kontestacji. No i was zapraszam do innych tam fajnych audycji, które się cały czas pojawiają. Nic tutaj nie ginie, kontestacja się rozwija. Dziękuję wszystkim sponsorom właśnie. Już dawno nie mówiłem o sponsorach. Jakoś przegapiam ten oczywisty model, ten oczywisty punkt, dzięki czemu żyjemy. Także dzięki wielkie wszystkim tym, którzy wspierają Radio Kontestacja. Jacek z Danii, który sypnął 200 zł, Niebezpieczny Przemysław ponad 200 zł oraz inni, którzy sypnęli mniejszym groszem, ale ich mnogość mnie nastraja bardzo pozytywnie, także jeżeli chcesz dołączyć do nich, czyli tak naprawdę jeżeli chcesz, żeby Radio Kontestacja się rozwijało i żeby funkcjonowało, reklamowało się, istniało, docierało do nowych osób, zapraszało kolejnych ludzi takich jak Krzysztof albo jeszcze kogoś innego, to wejdź na stronę www.kontestacja.com, tam jest taki przycisk sponsoruj, taki zielony, kliknij i przelej, no tyle, żeby ci jeszcze starczyło na piwo. No, im więcej, tym lepiej, nie ukrywam. Bo pożyjemy dzięki wam, także dzięki wam wielkie. No i to było wydanie główne z Hugo. Dzisiaj gościem był Krzysztof Wojciechowski, osoba, której wciąż nie zaszufladkowałem, wobec tego nie powiem, kim jest. Będziecie musieli sobie przesłuchać ostatnie półtorej godziny, żeby się dowiedzieć, dlaczego tutaj się u nas pojawił. Także dzięki wam wielkie, do zobaczenia za tydzień. Będziemy rozmawiać o wadach emigracji do Anglii, jeżeli jeszcze ktoś tam nie wyjechał, chociaż mam wrażenie, że już wszyscy tam są. Ale może jeszcze ktoś został. No to jest audycja dla was. Do zobaczenia. Albert, wychodź!
wychodzimy!